Siemanko moi drodzy, witamy was bardzo serdecznie. Tutaj wspólnie z JJ-em. Ja jeszcze poprawiam komendy i w ogóle różne inne dziwne rzeczy muszę tutaj robić. Ale jesteśmy zwarci i gotowi, żeby tutaj dla was poprowadzić tę transmisję z ostatniego pojedynku pierwszej rundy półfinałów, playoffów Edu Esports. Jedz sobie tam, jedz. Spokojnie. Ja tu nadrabiam czat. Siema Antos, siema Teoden, siema Gienek, pozdro Gienek dla ciebie. Filip, pozdro dla ciebie. A, Filip, najlepszy z moderatorów. Drugi miesiąc subskrypcji, brzmi jak dobry moderator. Filip the best. Chociaż pewnie Blach ma już 3. Widzę, że chłopaki się totalnie nie śpieszą z draftem na tę rozgrywkę. No spokojnie. No, oni mają jeszcze szans. Się śpieszy. Właśnie. Majóweczka się zbliża. No właśnie, masz jakieś plany na majówkę? Ja nie. Plany są takie, żeby 30 kwietnia jakoś sobie poradzić. Od 8 do 17 na studiach. Problemy. No co ja mam ci powiedzieć, jak ja co drugi tydzień we wtorek kończę 21:15? Też nie jest lekko. No nie jest. To dlatego nie ma streamu we wtorek. Dlatego we wtorek nie ma streamów. Dokładnie tak, bo dokładnie to jest powód. W ogóle... Taka sprawa. W ogóle... Ja powinienem założyć t-shirt. Pokazać komu kibicuję. No pokaż komu kibicujesz, dobrze. Nie no, musiałbym zmienić, teraz to nie, może na drugą mapę. Jak pierwszą wygrają, to na drugą założę. Wiesz, jeszcze pewnie będziemy mieli przerwę między draftem a rozpoczęciem rozgrywki. Tak, o tak. Bo ja nie mam wody. Bo moi drodzy, ja nie wiem czy wy wiecie, ale JJ wie. Dwie mapy jeszcze w Witersie były. Czy też w Witersie były komentowane. Komentowane. Jeszcze. Wygrane. No właśnie, niektórzy z naszego grona wygrali, niektórzy przegrali swoje mecze w Whitersie. Ci co przegrali to nawet dwa. Ale to wiecie, no różne rzeczy się dzieją. My w ogóle dostaliśmy draft. Ja to JJ wyślę ten draft też na priv. Dawaj. No i już wam, moi drodzy widzowie, gdzieś go pokazuję. Elka z Blueside'u, tak jest, wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Wszystko gra i buczy, ale jestem czerwony. Tragedia. Raz, że światło, dwa, tragiczna kamerka, trzy, jestem po prostu czerwony, bo jest mi gorąco. Po prostu... No, gorąco. Gorąco, gorąco. Dzisiejszy tak, dzień tak, jest. Tak, dokładnie jest taki właśnie. Shackles Clown, rostery obu uczelni będą sobie gdzieś tutaj, dziękuję oczywiście za followka, będą raz na 5 minut się pojawiały na czacie, tak długo jak przynajmniej jedna linia tekstu na czacie się będzie pojawiać, tak długo tutaj ten roster będzie wskakiwał. Ja też, ja w ogóle to przypnę, to jest bardzo dobry pomysł. Żeby... No, przypięcie jest... Tak. Przypięcie jest, kurczę, całkiem OP. Także... Przy przypięciu ładnie wszystko widać. Tak jest. Jest tak wysoko jest. Na życie. A i ludzie i tak się będą pytać, bo nie wszyscy widzą. Tak. No dobra. Moi drodzy, także cóż. Sytuacja jest taka, że zaraz rozpoczynamy drafcik. I czego się spodziewamy, JJ, po tej serii? Ty jako osoba, prawda, tutaj... Biorąca udział gdzieś w tych playoffach, śledząca gdzieś Edu Esports, czego się w playoffach spodziewasz w tym konkretnie spotkaniu? W tym starciu? No ja się spodziewam, że raczej Polibuda Białostocka no, rozjedzie ALK, ale liczę na to, że ALK pokaże klasę i że nie będą to gry typu stompy, tylko to będą gry typu, że będą wychodzić na event i to będzie kwestia jakiejś... starć mechanicznych w trakcie teamfightu, albo bardziej zgrania lepszego drużyny Polibudy Białostockiej. Liczymy na to, że to nie będą gry szybkie, albo może mogą być szybkie, ale przynajmniej takie, no nie stąpy. Teoden pyta, czy PB może Rengar Ivern, coś ten tego. Takie wątki mogłyby się nasuwać. Natomiast duet z Dolnej Alejki ALK nie zrobił 0,33 jak duet z Dolnej Alejki pewnej innej uczelni. Dokładnie. Pewnej innej uczelni. Ciekawe z tej jakiej. Grupy.
Nie mam bladego pojęcia. Natomiast wiem jedną rzecz, że zwycięzca tego spotkania zagra w ćwierćfinale z Politechniką Wrocławską. I to prawdopodobnie będzie najmocniejsza para ćwierćfinałowa. Tak. Jeśli PB wygra to spotkanie. Jeśli ALK wygra to spotkanie, to będzie znaczyło, że są lepsi niż Politechnika Białostocka, więc tym bardziej to będzie najmocniejsza para gdzieś w ćwierćfinałach playoffów. Natomiast, moi drodzy, gdzieś ten draft nam pomalutku, mam nadzieję, będzie startował. Czy gdzieś jest rozpiska wyniki innych meczów? Tak, oczywiście. Już ci podeślę. Wstawię ci link. Nobody, co to za przystojniak? To JJ, we własnej osobie. Nie, to Jaskier. Ta, mówisz, że to jestem tym przystojnym tak. Tutaj? Kurczę, kłóciłbym się z tym. Ale wiemy jedną rzecz. Nie ma Belvet, nie ma Jinx, nie ma Karmy, nie ma Xena. To nawet w sumie cztery rzeczy wiemy. Już odnośnie tego draftu. Co jeszcze będzie wyrzucone? Bo prawa strona pewnie wyrzuca takie postacie, które są silne na first picka. Lewa też będzie szukała jakiegoś mocnego rozpoczęcia tego. Jakiegoś Warusika, jakiejś Zeri. Jeszcze jest to open. O, nobody, Zeri, ale słodziak jesteś. Dziękuję. Zeri bym się spodziewał, że raczej będzie wyrzucona. A jednak, może wprowadzają tu na minę. Ale jest wyrzucony ten Renekton, którym Wietrzykoks. Od Wietrzykoks. 2, 4, 6. 7 map z rzędu. Tak, 7 map z rzędu Renektonem zagrał. To był ostatni gracz, który po 7 rozegranych mapach cały czas miał tylko jednego czempiona. Siema, Dowal. Nie możesz oglądać, bo grasz screamy, Syzyf, no, fakty. Ale Gragas tam się pojawia w ogóle na first picku. Gragas first pick? No, taki flexik. Tak naprawdę dobrze sfleksowany, to nawet na 4 role może pójść. O, wiadomo, że... Prawda, ale to, te 4 role to już delikatnie naciągane, natomiast... Tak. Ja jestem ciekawy, co będzie nam pokazywał Einkarts na środkowej alejce, to jest domyślnie dżungler. Widzimy teraz Ari, dostaliśmy już od niego w Edu Esports gdzieś Oriankę. Też właśnie z Einkarcem będą grali gracze Duchów Puszczy na playoffach University Esports Masters. Dobrany Viego dla Boksia. No i pytanie, jak odpowiada na to Akademia Leona Koźmińskiego z Krakowa. Dowal, króciutko z Boksiem. Jak widzę tutaj na czacie. Zajarakan po prostu, żeby popiknąć bota. W ogóle to jest duet. Ciekawe, że jakby Słoniu i Ojo Pipoj na... A powiedziałem inaczej niż z Warszawy? Z Warszawy, oczywiście, że z Warszawy. Nie wiem, co powiedziałem, ale z Warszawy są. Ja nie tak. Usłyszałem tego. Tak, tak, musiałem się przejęzyczyć. Mamy Zajarakan i mamy jeszcze jedną ważną sprawę. Słoniu, który grał cały turniej w lesie, teraz gra na pozycji strzelca. A Ojo Pipoj, który grał na strzelcu, teraz gra w lesie. Przynajmniej tak podali. Tak, sorry. Ja mogłem się przejęzyczyć z tym ALK. Ja mam już dwie mapy gdzieś tam na koncie w dniu dzisiejszym. Nautilus naświetlany, Nautilus wzięty. No, Zaja teoretycznie tak z Featherstormu może gdzieś tej bomby głębinowej uniknąć. Także chyba jest fajn. Zresztą mi pewnie powiesz więcej. Ale w ogóle, JJ, muszę ci powiedzieć, że jak na streamera, jak ty streamujesz, jak wchodzę na twojego streama, jest tak cicho, jak na streamera totalnie nic się nie odzywasz. No bo już jestem wypruty z życia, no. Nie no, zależy kiedy, w jakiej gierce i co, ale w LoLu jestem już wypruty z życia. W Valorancie tak, to jest kwestia teammate'ów, doboru, tak naprawdę. Cześć. Także, no. Dzięki, Toden, dbasz o moje plecy. Pozdro, brachu, dla ciebie. To Italijka wywalona, no. Prawa strona ma dużo takich movementowych na te kamyki. Malphite wyrzucony w drugą stronę, więc
To jest kolejny wybór Wietrzy Koksa z tych trzech, które nam zaprezentował so far, którego teraz nie podejmie. Wietrzy Koks nie ma czym grać. Miał jeszcze Volibera, ale ten Voliber nie wyszedł jakoś najlepiej. Natomiast wykluczona też Niko. No i pytanie, czy znowu nie celujesz w Kubiksonusa? Fu, w Kubiksonusa, w Aralsa. Dokładnie. Olaf gdzieś wybanowany, to jest postać, pod którą gdzieś często sięga. Ta Aszka nam przychodzi, ona wzięta na R4. No i dla Aralsa zostaje last pick. To dosyć typowe, jeśli chodzi o draftowanie Politechniki Białostockiej po Recajdzie. No, zazwyczaj jak masz Recajd, to raczej szukasz last picka na topa. Rzadko kiedy chcesz last pickować coś innego. Tak, chyba że twój top laner i tak zagra Ornem na przykład. Jestem w szoku, że drużyna niebieska nie postanowiła wybanować AD Carry, które by sforsowały do wzięcia jakiegoś innego strzelca. Bo strzelców już było bardzo dużo wyrzuconych. Prawda. Była zbrana Zaya, Varus, Jinx wyrzucona. I dostajemy trzecią z postaci, którymi Wietrzy Koks grał w fazie grupowej. Volibear tak, raz się tak pojawił. Volibear chciał być na dżunglę, a gra tak, jest na tak, topie. Tak, 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 ja wiem, natomiast... Natomiast gdzieś właśnie szukam podobieństw do tego, co było grane do tej pory. I pojawia nam się Orianka dla Olka na środkową alejkę. Ona z 50% win ratio w jego rękach. I pytanie, co teraz na górną aleję? Mając w pamięci, no szczerze, chyba Gragas nawet byłby lepszy na topa niż ten Volibear. Tak, to jest raczej Gragas na topie, a Volibear na dżungli. Bo tu będzie szukany czegoś 2 na 2. Orianna, Volibear. Fiora. Co myślimy o tej Fiorze? Na R5. No ja myślę, że drużyna prawa chce rozciągać mapę, grać pod tą Fiorę, żeby sobie strzeliła na sajdzie, bo tak naprawdę w późniejszej fazie gry no nikt nie ustaje na tą Fiorę, ani Orianna zbytnio nie może. Bo jeżeli zrobi jeden krok do przodu źle, no to Aras tak naprawdę na tej Fiorze pewnie zroundownuje tą Oriannę. No Gragasem też możesz jakoś tam to niby ją zatrzymać, no ale jeżeli Aras dobrze użyje W w dobrym timingu, no to Gragas tak też zwanej dostaje, riposty. Tak, ripostę, stunik dostaje i też dyntka w późniejszej fazie gry, więc tak naprawdę to będzie gra na rozciąganie Fiory i pewnie szukanie jakichś resetów pod jego Ari. Po prawej stronie. Fakty. Fakty. No cóż, będziemy to wszystko uważnie tutaj śledzić, ale mi się miło, że się chłopaki zapytali, czy my jesteśmy ready na kaście. No, jesteśmy, jak najbardziej. Także zaraz będziemy się gdzieś dowiadywać, gdzie ostatecznie ten Gragas wyląduje, bo który z tych dwóch czempionów miałby gdzieś lepszy matchup na Fiorę? Gragas czy może Volibear? Nie no, mi się wydaje, że nawet nie tyle co matchup na Fiorę, ale Gragas do topa, Volibear do dżungli, bo Volibearem szybciej może zmeczować tego Viego i po prostu no dive do bota, zajerakan jakieś, może szukanie czegoś tutaj. Tak, mi się też dużo bardziej podoba w ogóle Volibear tutaj w lesie niż Gragas tutaj w lesie. Natomiast no, gdzieś teoretycznie dalej jest to jakiś żywy flex między tymi dwiema postaciami. No i z tego co widzę, dokładnie to ma miejsce. Czyli Wietrzy Koks bierze w swoje ręce Gragasa na górną alejkę. Więc w mapie numer 11 od Wietrzy Koksa dostajemy czwartego czempiona. Wszyscy w szoku. Świat? Że to nie Volibear. Świat nie był na to gotowy. Benek, pytanie, czy siema, będą wywiady z innymi drużynami? Co masz, Benek, na myśli? Wywiad, jako pod pojęciem wywiady z innymi drużynami. Bo możesz mieć co najmniej dwie rzeczy na myśli i jakbyś mi to rozwinął, byłoby absolutnie cudownie, ja z wielką radością odpowiem na twoje pytanie. Tylko po prostu nie jestem pewny, czy mam w głowie dokładnie to samo, co ty. I wyszłoby trochę niezręcznie. Teoden pisze, Gragas z Face Rushem, super w Fiorę Imo. A który draft bardziej ci się podoba, Jaskier?
Ja? Tak Tak. szczerze? Który draft bardziej ci się podoba? A, który ma na przykład ładniejsze czempiony? Czekaj, pomyślę. Nie, Pomyślę, który nie. W ma którym drafcie ładniejsze wolałbyś grać? czempiony. Wiesz co? Wydaje mi się, że tak zasłaniając nazwy przy drużynach, nie miałbym zupełnie nic przeciwko graniu draftem ALK. Natomiast, no cóż, ja wierzę w to, że duchy puszczy są w stanie solidnie pograć przez side'a i jakby eskalować swoją własną przewagę side lane'em, czego nie powiedziałbym o większości drużyn generalnie w EDU Esports, gdzie no raczej potrzebują teamfightowych kompozycji, bo z graniem mapą w taki książkowy sposób czasami bywa problem i z podejmowaniem odpowiednich decyzji. No i jest też trochę fajnego setupu jednak przecież pod reset dla Viego, bo mamy Enchanted Crystallara od Ashki, bo mamy Charma od Ahri. Już nie wspominając o całym arsenale Nautilusa, więc wydaje mi się, że tutaj zarówno gdzieś mapą, jak i teamfightowo Politechnika Białostocka ma sporo jednak argumentów. Jak ktoś zostanie złapany z Akademii Leona Koźmińskiego, to tak naprawdę walka się powinna szybciutko skończyć. Tak. No tutaj będzie raczej szukanie Oriany, Zai, poza tym, no i koniec teamfightu. Jeden reset tak naprawdę dla Viego, Ahri, żeby były te dalej, te Spirit Rushy dostępne. No i raczej drafcił pograny. Benek, Ja odpowiadając. Proszę, proszę, skończ, skończ, skończ. osobiście, jakbym miał mówić, który draft bym wolał grać, z perspektywy mida i AD Carry, to wszystkie cztery postacie mi się podobają i na midach, i na AD Carry. W draftach wolałbym grać na pewno Ahri, ale na przykład na AD Carry wolałbym zagrać Zają tutaj, w tych draftach. Dużo przyjemniejsze po prostu feeling na danej alejce jest każdym z tych herosów. Czaję, czaję, czaję. Benek, już odpowiadam na twoje pytanie. Był wywiad z Jumą, był w przeszłości wywiad z Aralsem, był wywiad z Szafą. W najbliższym czasie będziemy nagrywać ze skrzynią, ze strzelcem z Oh my Watahy God. wywiad, a potem zobaczymy. Wiesz, też mój czas jest jakby ograniczony. Też czasami podłapuję, kto mógłby być ciekawy do wywiadu i kto mógłby mi coś ciekawego powiedzieć. Natomiast my, moi drodzy, jeszcze zanim gdzieś odpowiem na resztę pytań, udamy się na dosłownie 30 sekund do minutki przerwy, bo ja potrzebuję uzupełnić sobie wodę. Także zaraz do Was wracamy.
moi drodzy, gdzieś wracamy już do tej rozgrywki, a w zasadzie to do niej przechodzimy po raz pierwszy. Scripted? Nie, no co wy mówicie? Nie, nigdzie. Nigdzie takie rzeczy. Jeszcze w sumie na górze tutaj muszę poprawić przecież nazwy drużyn. Tragedia. Tyle rzeczy jest w tym nowym overlayu. A wydaje mi się, że jest całkiem spoko. W miarę wygląda. Scripted Magic Classic. Stronniczy komentator. Stare. No widzicie, wiecie jak jest. Natomiast tak, skrzynia. Myślę, że się zgodzę. Jednak Volibear też ci... Rakan? Trochę jest tego disengage'u. To prawda. Natomiast no, będziemy wszystko obserwować, jak to się nam będzie układało. Czy jest jeszcze jakaś inna sprawa wagi międzygalaktycznej, którą muszę się zająć przed przystąpieniem gdzieś do komentowania tego spotkania? Jakie predykcje dotyczące całej serii? O, Modri, to jest bardzo ważne pytanie. No, ja bym zakładał 2-0 dla drużyny Politechniki Białostockiej. Tak też gdzieś nakreślałem na tej... W tym segmencie z Jonisem, gdzie obstawialiśmy przebieg Edu do samego końca sezonu. Widzę gdzieś z boku, że JJ sobie zjadł. Papu zjedzone, JJ gotowy. Także możemy pomalutku gdzieś przystępować do tej rozgrywki. No i cóż. Ja też jeszcze ostatni week, póki tak sobie farmimy minionki. Elegancko. Ale Choice Focal od samego początku, gdzie wychodzą przed creepy i Rastamaniek. Tutaj z problemami już od samego startu tej rozgrywki. Pierwsza krew w 1.50 dla Foki. To jest absolutna tragedia. No cóż, opinie? JJ? No teraz, no ciężko. Zajad nie ma jak grać. Dobra, nie, no nie mówcie, że to będzie 2-0, 0-2 start. Jest błysk spalony. Nie, 0-2 nie będzie, ale w tym momencie... Bo będzie pachało do bota, więc tak naprawdę to będzie permadive'owanie bota. Jeżeli dobrze setupują wave'ikiem, no to... No, ja powinien mieć level chyba drugi i oni dive'ują. No i będzie G. Tak. Zmieniłem na górze, tylko nie dałem, żeby się jakby zupdate'owało to wszystko. Także już jest wszystko dobrze, już się wszystko dobrze. Kul się niestety tym razem nie odegra. Ale Adrians, Benek, pozdro dla was. Dobra, walka była. Natomiast póki co w tej rozgrywce trochę duży div. So far. 3 minutki. Ponad 500 sztuk złota. Gdzieś ja tam... Proszę. No, mogę rzucić taką ciekawostkę o supporcie PB. Dawaj. Jeżeli, nie wiem, czy wiecie, ale zawodnik Choi gra na zablokowanej kamerze przez cały czas. Nawet, a nawet Choi. Wiesz... XP tu gra na zablokowanej kamerce z takich sławniejszych graczy. Ale cały czas? W sensie nawet tak, czasami cały nie... czas. Cały nawet czas czasami nie przestawia? Kamerę. Tak, nie przestawia w ogóle. Wiem to, no bo miałem styczność grania kwalifikacji pewnych z nim. On był na supporcie, na AD Carry grał mój kolega i ja byłem na midzie. Okej. Wy w tym wacie to jakoś w ogóle słyniecie ze sprzedawania innych ludzi i informacji o nich. Tu skrzynia pyk, raz, drugi, trzeci, sprzeda ziomków z Steamu. Ty tutaj Choja sprzedajesz. To jest ciekawostka, dobrze gra chłopak. Przecież. Niech ci będzie. No fakt, ciekawostka, jest to ciekawa ciekawostka. Aral tutaj jeszcze ze spowolnieniem, ale on sporo tych minionów tankuje. Aczkolwiek Boksiu zaraz się pojawi, zaraz może się pojawić przy górnej alei. Jakoś tam go asekurować na tej dużej fali, którą próbuje przytrzymać jeszcze trochę. Oj, nie w tempo ten kruczek. Oj, troszkę tak, gdzieś Foka podbity, Choi teraz musi palić błysk do tyłu. Pytanie, czy on jest w stanie tutaj przetrwać? Nie ma o tym mowy! Rastamaniek, do niego trafia ta eliminacja z tego Ignite'a. Foka? No, chyba nie powinien tutaj paść.
więc ja sobie pozwolę zerknąć na wave na Górnej Alei. On się ostatecznie dopchał, także... Także myślę, git że... dla Wietrzykoksa. Tak, tak, ale myślę, że Polibuda Białostocka myślała, że będzie play w topie z dive'em. W szczególności, że Fiora miała mega mało HP. Prawda. I dlatego Viego zagrał pod topa. Natomiast teraz zaraz możemy mieć gdzieś... Oj. Inbę na środkowej alejce wchodzi tutaj. Boksiu nie wejdzie. No właśnie, Orianna bez flesza po prostu wbija szósty poziom, zagrywa gdzieś tę kulkę. Było ryzyko właśnie tego zagrania, które jednak. Ale many zabrakło. Jest tutaj Boksiu, jest tutaj Choi, sporo obrażeń się pojawia. Ostatecznie nie są w stanie dograć tej eliminacji, ale swoim własnym błyskiem musi tutaj zapłacić za to wszystko Olek. Gdyby tam była mana, to chyba Orianna by wyeliminowała, no właśnie. Ankarca. Także środkowy od niedawna Politechniki Białostockiej delikatnie chwiejnie w tych pierwszych chwilach tej rozgrywki. Skrzynia. Mhm. Czy VAT ma powiązania z pewnym słynnym streamerem z Płocka? Bo coś tu śmierdzi. Okej, okay, uważam Modri, że generalnie ta wiadomość jest tak pełna rikczu. To co napisałeś? Nie wiem! Nie wiem, czy mają... Czy są w jakimś stopniu związane z pewnym płockim streamerem? Natomiast JJ, ja ciebie może zapytam wobec tego, ojo Pipo gdzieś na wizji, czy tobie się wygodnie siedzi, jak już pozostajemy kwestii tak. Tego płockiego streamera. Mi się mega wygodnie siedzi. Już po, ja już swoje dzisiaj zagrałem, solo Q, swoje w Waitersie meczyki 2 zagrałem. Jutro będzie jeden z nich na live'ie poprowadzony. No i co? Dobrze się siedzi. Odpoczywam. Wypoczywam. Siedząc na kaście z tobą. No właśnie, właśnie, właśnie. Tak to można odpoczywać. Ja w ogóle widzę ciekawą wymianę tutaj zdań między Adriansem a Nobody'm, graczami Kulu, natomiast o tym może za chwilę. Rastamaniek jednak... Rakan jest tak straszliwie mobilny. Jego ciężko jest złapać. Ten Vastajan bardzo nieuchwytny. No... Tak, 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 tak. A jakby Adrians może nie dostał tamtej strzały Aszki, to seria, w której... Kul grał na Uniwersytecie Gdańskim, mogłaby wyglądać nieco inaczej. Oj. Ale teraz Ankar z delikatnymi problemami tam był. Niemniej jednak nawet Spirit Rush nie musiał być palony. Tfu, został przecież na naszych ekranach. Gdzieś spalony ten Ultimate, a teraz Wietrzykoks trochę Aralsa stara się gdzieś docisnąć. Niemniej jednak on do tej fali spokojnie sobie dojdzie. A gdzieś na minimapie widzimy Volibear. Pobiera pierwszy zestaw Czerwi Pustki na swoje konto. Ale chyba nie bierze wszystkich. Chodzi tak, widzimy. Już zrezygnował. Natomiast tutaj Arals z Wietrzykoksem do odciny. Ten Vital kolejny jest gdzieś rozbijany. Boksiu musi defensywnym ultimate'em gdzieś się próbować wycofywać. Ten Stormbringer od Oyo Pipo, ja chyba trochę za daleko. Jednak nie! Udało się Boksia tutaj wyeliminować, a Oyo Pipo na tym Volibearze po prostu jak gdyby nigdy nic ucieknie z tego wszystkiego. No i Akademia Leona Koźmińskiego z dobrym zagraniem. Tak. To faktycznie bardzo wylewny komentarz z twojej strony. Natomiast... No nie, no tam z prawej strony zabrakło po prostu damage'a, żeby dołożyć na reset dla Viego. Jakby tam poleciał reset, to wiadomo, że byłoby w drugą stronę. Ale Alka ładnie zagranie. Ładne użycie ulta nie było chyba od Orianny, bo już był wcześniej zużyty. No ale Orianna miała lepsze zejście z linii, szybciej była i tyle. A Voli miał szóstkę. I dorzucił damage. I jeszcze trafił chyba w centrum. Prawda. Ja nie widziałem. Tak, mi się wydaje, że mogło tak być. Natomiast Arals tutaj gdzieś tą ripostą jest w stanie uniknąć Explosive Kaska od Wietrzykoksa. Jednak póki co ten, na tym Gragasie całkiem nieźle się trzyma, pomimo że ten Gragas nie jest w żadnym calu Renektonem. A w grach, w których nie grał nie na Renektonie, to Wietrzykoks wyglądał różnie.
to say the least. Natomiast teraz widzimy odpalony The Quickness, zczarmowany został Foka. Choi błyskiem uniknie tego wejścia z Grand Entrance. Natomiast Foka jeszcze z problemami. Teraz pojawia się Enchanted Crystal Arrow. Jednak przecież tak mobilni gracze drużyny niebieskiej. Pojawia się Featherstorm. Cały czas tutaj można czegoś szukać, można prowadzić do przodu. Niemniej jednak to ostatecznie wszystko rozejdzie się po kościach. Zużyliśmy trochę ultimate'ów, zużyliśmy trochę summonerów. Ostatecznie jednak żadnego zabójstwa, żadna z drużyn nie znalazła na dolnej alejce. Ale zobacz, jak się wave układa. Okropnie dla Blue Side'u. Mhm. To nie jest dobry moment teraz... na cofnięcie do bazy dla słonia. Obydwoje dżunglerzy, tak? Powinni grać teraz pod botem dalej. Ale dalej nie wiadomo, ile tych Void Grabsów jest. Chyba jeden jest dalej, został tam, nie? Tak, tak, bo dwa mamy w sumie wzięte. Dwa wziął Blue Side, zero wziął Red Side, więc... Pierwszy z pierwszego zestawu został. Zagrany pod wyczyszczenie fali, gdzieś Ultimate Doriany. No tu nie było szans na to, żeby to wszystko przeżyć. Miniony wzięte, fala dopchnięta. Life się zresetuje. Ale tego ważnego zasobu, jakim jest Shockwave, no przez najbliższe parę chwil nie będzie. Arals jakimś cudem nie rozbił w ogóle tego Vitala. Co było dosyć ciekawe. Natomiast gdzieś jak popatrzymy w stwory, no to bardzo równo między liniami tak naprawdę. I... to nam zwiastuje gdzieś dobrą rozgrywkę. Drużyny w podobnym stajcie wychodzą gdzieś z tego early game'u. A jeśli chodzi o obiekty neutralne, też jest podobnie, chociaż cały ten zestaw Void Grabsów z Blue Side'u nie został wzięty. A po tych zmianach na Czerwiak Pustki już cztery wystarczą, żeby tego jednego termita spełnić. No, a ten termit dużo daje. Termity są najbardziej wkurzającymi rzeczami w grze. Bardzo często. Jak próbujesz rzucić skillshota, a nagle termit się respi przed oponentem i go ratuje. Czy to przed charmem, czy to przed jakimś innym wystawiającym spelem. Piekło midlanerów. Nie tylko midlanerów. To jest... piekło graczy. Tak, ale na przykład, tak plus ta właśnie ten stworek, Niko. Niko musi najpierw walnąć w jakiegoś oponenta. No, pierwszy oponent dostaje tego krótszego. Tak, 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 tak. Dlatego na przykład Niko to lubi tego termita. Prawda, prawda. Natomiast teraz mamy walkę gdzieś na smoku. Enchanted Crystal Arrow troszkę się z tym czarmem minęło. Mamy bombę głębinową, ale Ojopi Boy pierwszą ofiarą tej walki. No i Boksiu się rozpędza, Boksiu łapie resety i oni mogą ich tutaj do samego końca, myślę, wyczyścić. Jeszcze ostatni reset dostanie w jego. No i... ostatecznie ta eliminacja trafi do Olka, a w tym samym momencie Aras gdzieś na górnej alei mocno wietrzy Kloksa dociska. I o ile przed chwilą ta rozgrywka była bardzo równa, no to teraz duchy puszczy troszkę się z tego łańcucha gdzieś uwalniają, bo to plate na środkowej alejce, za chwilkę być może coś padnie na bocie, to sporo eliminacji, sporo złota wtłoczone w jego. Wiesz, jaki może być problem? Jaki? Obydwu drużyn tak naprawdę, ale no na razie bardziej drużyna LK. Zobacz na to, że Merce mają bardzo duże value. Tutaj jest Charmon Valley, Ashi Arrow, stuny od Nauta, Viego stunek. No to Fiora jest takim... no, mają ty na damage, ale no ty na City by się przydało. Ale nie wiem, czy w tej walce nie wyglądało to tak trochę, że po prostu lepsze cecaki wygrały. Bo Shockwave był dobry, rzucony, tam damage'u nie brakowało. Tylko resety połapali, no bo Chowi miał więcej crowd controli, nie? Mhm. Będziemy temu się wszystkiemu dalej uważnie przyglądać, natomiast w tym momencie gdzieś pierwsze przedmioty na wskroś drużyny czerwonej już skompletowane, oprócz wspierającego, rzecz jasna. Natomiast jeszcze ich nie ma po stronie niebieskiej. Wchodzi o Jankards. Tutaj nie trafia tym czarmem. Czy też może trochę bardziej Olek jest w stanie go dobrze przewidzieć
sidestepować i kiedy drużyna duchów puszczy gra gdzieś przy środkowej alejce, tam Oyopipoy w ogóle nie dopuści Nautilusa. No i robi się problem na dolnej alei. Ta wieża padnie. To zagranie chyba tak przekrojowo, tak całościowo, biorąc pod uwagę całą mapę, dużo lepiej wychodzi dla Blowside'u. Tak. Jestem mega zaskoczony, że jakby no nie docisnęli po tym, co się stało na samym początku gry, tej pierwszej minucie, tej drugiej minucie, tak naprawdę, jak już była docisnięta i to zaja i ten Rakan, już nie mogę jak grać, tego expa zgarniać, że nie docisnęli tego bardziej, bo tak naprawdę teraz ta zaja jest, nie wiem, czy nie nawet silniejsza niż ta Ashi. Jeśli chodzi o złoto, jest bardzo równo i nie trafia gdzieś ta strzała od Ashi właśnie, ale to nie jest zupełnie potrzebne. Olek, trzeci raz poskromiony na Nautilusa, Ari i jeszcze w jego. Trochę nie było tutaj mocy, ale Einkarz musi się tutaj mieć na baczności. On nie chciał tu być, nie chciał dodżować tego wszystkiego w tę stronę. I dolna alejka zrotowała gdzieś do środkowej alejki, a w tym samym momencie Ashka powinna wziąć chyba tier 1 na bocie. Tak, raczej weźmie. Nawet na pewno. W ogóle w tej rozgrywce tylko dwa Void Grabsy zostały wzięte. Tak. Jest wejście z błyskiem Varalsa, on musi odpowiadać również tym summonerem. Boksiu próbuje tutaj coś znaleźć. Choi, no ale nie wiem, czy chcesz tu walczyć, Arals w końcu niezbyt może jakkolwiek cię tutaj wesprzeć. Boksiu jest w stanie to wszystko uniknąć, ale spaliłeś trochę dużo zasobów, pomimo że nie musiałeś zupełnie tutaj przecież walczyć. I będzie raczej tracona tier 1. No tu cztery osoby podchodzą. Musi Einkars tutaj uważać, jeszcze Choi chce tutaj coś grać ostatecznie. On poskromiony, Boksiu złapie tutaj reset. Być może to jest szansa, żeby coś tutaj powalczyć. Wietrzy Cox powinien się móc stąd wycofać. Nie ma o tym mowy. Boksiu z kolejnym wejściem, znowu reset dla niego. No i biorą trzecią eliminację, zupełnie z kapelusza. Tak naprawdę mam trochę wątpliwości co do gry. Nie no, nie mówcie aż tak. Wow. Chyba będzie musiał tutaj paść. Jakby raczej odszedł po prostu, to by... Tak mi się też wydaje. Żeby nie dostał tego turret shota. Ta wieża się nastakowała i to był delikatny problem. Natomiast... ALK podejmuje dobre zagranie i z jakiegoś powodu na sam koniec dnia wychodzą na nim zupełnie na minus. Gdzieś troszkę za długo pozostali przy tej wieży. No i poddawali mnóstwo zabójstw też w ręce tego Viego. To tak, dosyć problematyczne może się... No właśnie. Już jest ten Sundered Sky. O, ten obrzydliwy przedmiot. Valiber też już go ma. Tak, tak, tak. No bo Divine Sunderer dawał za dużo leczenia, więc musieliśmy wyrzucić ten przedmiot z gry. Wrzucić nowy. Więc daliśmy Sundered Sky'a. Żeby to teraz przez Sundered Sky'a było za dużo leczenia, a nie przez Divine Sunderera. Natomiast teraz gdzieś walka, Charm trafiony, Rastamaniek na niego nałożona, gdzieś ta bomba minowa trafiona, Zaya, strzał od Ashki, jeszcze skacze. Tutaj Einkarz dostanie reset kolejny na swoim Spirit Rushu i... Ta gra wyglądała dobrze, ona była równa do pewnego momentu, a teraz mam wrażenie, ona jest trochę niegrywalna dla ALK. Wydaje mi się, że te budki w tym fazie na początku, tam jak Oriana była złapana z dwa razy na midzie, mogłyby może jakoś odratować lekko. Kangur wbił i pisze, wbijam i każdy dostaje wylewu jak wbił. Dlaczego? Dobre pytanie. Ciekawe, ciekawe. Jak gdzieś nadrabiam właśnie, jak gdzieś właśnie Plątwa nadrabiam kangura. Czat. Plątwa kangura. Plątwa kangura. Pozdro kangur dla ciebie. Gigaczadem jesteś. Benek, zaraz odpowiem na twoje pytanie, tylko gdzieś przejdę dalej. Skrzynia, no tak, to powiedziałem właśnie przed chwilą, że ta gra była całkiem even do momentu, w którym przestała być even. No i teraz jest trochę niegrywalna. Mam wrażenie, że totalnie z kapelusza gdzieś Politechnika Białostocka urywała te walki i wygrywała je w sposób naprawdę bardzo zdecydowany. No i przewaga się zrobiła. Czy będę komentował finał na LANie? Jeśli zostanę na niego zaproszony,
przez organizatorów EDU Esport Uczelnie, to na pewno finał Nala nie będę komentował. No jednak nie wiem, czy zostanę zaproszony. Któryś z casterów EDU Esports, przed sezonem było mówione przez organizatorów właśnie, że jeden z casterów EDU zostanie zaproszony w tym samym momencie. Miał dostępnego słoniu Featherstorma. Nie uratowałby go. Natomiast teraz Rastamaniek również tutaj pada. Ostatecznie OyoPiPoja nie złapie, ale kolejny reset dla niego. Musi jeszcze Stormbringerem gdzieś defensywnie OyoPiPoj się tutaj bronić. Ale nic dalej tutaj się z tego nie wydarzy. Natomiast w tym samym czasie... Rzućmy klątwę. Ari, kupiamy Jajkę. To jest tak. Musi ją stracić. To jest klątwa Medżajki. Tak. Ja. Czy ty miałeś w którymś meczu w Whitersie Dark Seala na 10 stakach? Miałeś ja? Na pewno. Tak, ja miałem, ale ja nie kupuję Medżajki. No właśnie, ja wtedy na kaście powiedziałem coś w stylu, że teraz największą klątwą byłoby, jakby JJ kupił Medżaję z tego. Może to było w przypadku innego midlanera, ale generalnie tak, jak się zamienia Dark Seala na Medżaję, to się ginie. Często się ginie, natomiast w tym momencie popatrz, to ALK, które przejmuje gdzieś tego Barona na Shora pod nieobecność tutaj Ankarca. Pytanie, czy oni mogą tutaj walczyć, jest dostępny teleportacja dla Aralsa, ten Baron na Shore spływa, ale chyba nie wystarczająco szybko. Boksiu z dostępnym ultimate'em dla siebie, jeszcze nie, jeszcze przez chwilę pojawiają się tutaj teleportacje, spada tutaj Arals, Foka zaraz jest martwy, dokładnie tak się dzieje, Boksiu cały czas jeszcze się próbuje bronić, on jeszcze jest martwy, także nie ma nadziei na te resety, które Viego mógłby tutaj zaoferować. Choi za Ralsem również tu ginął i to jest Politechnika Białostocka, która tę walkę przegrywa. Ostatni Jankarts, ależ sporo obrażeń on jest tutaj w stanie zadać. Sporo może się jeszcze poleczyć. Ostatni stack tutaj Spirit Rusha z tego podstawowego pakietu został użyty i wszystko to na ostrzu noża. Ale ostatecznie słoniu i OyoPiPoj pozostali tutaj przy życiu. Ale ta walka była tak brudna. Proszę? Słoniu mega dużo hajsu teraz dostał. Teraz będzie wypłacał. O! Widziałeś buga? Widziałem. Bug. Wspaniały. W szczególności jak się grazają i wracasz gdzieś sobie, idziesz na linię, czy to na mida, czy na właśnie bota. I tak patrzysz, jak do ciebie wraca Featherstorm i nie wiesz skąd. Nie wiesz skąd ten feed sobie leci ten listek. Nie wiesz. Z nieba. A nawet piórko. Tak. Skrzynia pisze ręce to już, jest to samo. Wszystko przez tego dragonowego soula, jak jest w grach. I te właśnie też listki, piórka ze smoka są na mapie do zbierania. Wspaniała sprawa. Natomiast Benek, no cieszę się, że tak mówisz. Cieszę się, że tak uważasz. Uważam, że całkiem dobrze się nas słucha. Szczególnie jeśli na te warunki, powiedzmy, takiego podziemiowe, semi-pro. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie zaoferować całkiem dużo, jeśli chodzi o dobry poziom castu. No, ale no właśnie, gdzieś do tych, część tych wiadomości na czacie trochę nieaktualnych, bo to nagle ALK gdzieś z tym, gdzieś co prawda bez Barona na Shora, ale z walką bardzo mocno wygraną, ale teraz Wietrzykok musi się mieć na baczności. Ten Explosive Cast gdzieś nietrafiony, rozbite te wszystkie cztery witale od Aralsa. On jeszcze z błyskiem jest w stanie to wszystko dograć. Teraz Słoniu z OyoPiPojem, Rastamańkiem być może szli go zamykać, ale ja nie wiem, czy jakkolwiek byliby w stanie to zamknąć, całe to zagranie. A Einkart jest tak potężny, on tyle obrażeń posiada. Shockwave, czy cię obroni? Na tej Orianie nie ma o tym mowy. Natomiast teraz Boksiu z wielkimi problemami gdzieś defensywnie, on musi próbować umykać się, ależ się wyleczył z tego Sundered Sky'a. Jest w stanie gdzieś na bok jeszcze odskoczyć. Jest Stormbringer trochę defensywnie, ale trochę w nikogo. I nie podoba mi się ta gra. Jest strasznie brudna pod wieloma względami. Tak. Strasznie dużo błędów. I jakby po obu stronach. Tak. Takie szarpanie. Teraz to już jest koniec. To już... Tak, musi tak być, ale... Ale strasznie wyszarpane. Ale też nie, jakby nie spodziewałbym się po Politechnice Białostockiej, że tak też nonszalancko w pewnym momencie te grę będą być może wypuszczać ze swoich rąk. Mam wrażenie, że to nie do końca... Znaczy, nie do końca czyste. Zupełnie nieczyste League of Legends.
które trochę średnio się oglądało, tak szczerze. Skipnąłeś szybko damage. Tak, tak, bo już jest lobby, ale jest pełne. Jest pełne, bo ktoś zajmuje slota. Zajmuje mi slota, dajcie mi slota, o. Dajcie slota. Dobra. Wbiliśmy. Jesteśmy gotowi. No i co? Chłopaki, szybciutko wchodzimy. Wchodzimy na drugą mapę. MVP tej mapy. JJ. MVP tej mapy? Jak miał tutaj mówić? No. O, chyba nie jest łatwe w momencie, w którym ta gra była tak, taka, tak że nikt, no? Że jakby nikt nie było gracza, który zagrałby tę grę czysto. No, ja chciałem powiedzieć, co tak. Na pewno bym nie dał dla botlane'u od Polibudy Białostockiej, czyli ani dla Foki, ani dla Czołego. Jakbym miał się zastanawiać, to raczej właśnie w tej górnej części mapy, ale szczerze, no nie wiem, problem trochę, tak naprawdę. Tak realnie, nikt nie zasłużył na MVP tej mapy. Jak już trzeba byłoby tak dać, no to, nie, no ja myślę, że Arals z Splitem. Tak, tak, właśnie, naprawdę. Właśnie myślę, że ja na pewno bym się zdecydował na Aralsa. Tak gra... Z jego strony po prostu błąd. Była najmniej pozbawiona gdzieś tych błędów. Mhm. I no jeszcze po prostu... opcjonalnie można powiedzieć, że Arals, dlatego że w tej ostatnim walce tak naprawdę on wykluczył Wietrzy Koksa na tyle szybko na tym topie i potem już walka była 4 na 4 i się całe Alka pogubiło, bo nie wiedziało co zrobić z Fiorą, która dalej siedzi na tym topie i puszuje ten top lane, te wave'y. Które się odbijały od ten turret przy inhibitorze. Myślę, że Kangur Einkars też byłby dobrym kandydatem, bo jakby ta jego prezencja przy Baronie na szorze mocno uprzykrzyła życie Akademii Leona Koźmińskiego. Niby tak, jednak ale... przecież tyle błędów było od Einkarsa na tej mapie. Wydaje mi się, tam, że... Żeby to było MVP, to musiałby zrobić pęta na tym Baronie. Co było realne z było. Takiej perspektywy. Bo dało się to chyba lepiej trochę zagrać. Tak. Tak, tak, tak. Na bardziej range'a. Żeby... Bo tam tym ostatnim Spirit Rushem, co tam już tego tripla dobił, strasznie się zbliżył do tych oponentów, że ta Zaja mogła go bić, ale mógł zagrać troszeczkę range'em bardziej. No, ale to wiadomo w trakcie gry, a w trakcie jak się tak... No, Tak. Ale wydaje mi się, że Einkars też dużo było błędów. Też na alejce samej trochę chwiejnie. Tak, tak, tak. To także... ten flash, że level 5, level 6. Tak, 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 tak. Od Ariany tak. Pierwszy. No, nie. Także tam mam wrażenie, że od Einkarsa było chyba trochę za dużo problemów, żebyśmy mogli go... Jakkolwiek tutaj sensownie rozważać. Natomiast drugi draft. Mamy drafcik. Wykluczony. Po red side'zie mamy ALK. Bany. Tak. Bardzo podobne do tego, co było tak, wcześniej. Takie same. Tylko Ari dorzucona jest. Zamiast Varusa. Oj. O. No i Varus wybrany. Od to razu. Okej, nie, tak Varus, Ashi. Możliwe, że to będzie takie duo Varus, Ashi. To może, wiedzieli, się, najpierw... to może się wiedzieli. Pojawić, to może się pojawić. Nie wiedzieli co najpierw wziąć. To może się pojawić, że ten Varus z Ashką może zostać zagrany na dolnej alejce. Patrzę gdzieś, czym Varusa grała Politechnika Białostocka. To był Varus Zilean i Varus Janna, aczkolwiek to w wykonaniu składu Akademii, Valda i Fuird, a nie składu tego głównego, w którym gra Foka i Choi. Natomiast w odpowiedzi w tego Varusa gdzieś wybierana Kai'Sa. I pytanie, co jeszcze do niej dobierasz w pierwszej fazie wyboru? Naut. Mi się wydaje, że Naut. Żeby też podebrać w Blue Side'zie tego Nauta. Okej. Chyba, że wybierasz Strong Mida, jakiegoś Huey'a. Ta Ari jest wykluczona. Nie wiem, co jeszcze jest takiego. O, chyba będzie postać z tego.
Możemy dostać za chwilkę być może jakąś powtórkę draftu od tego momentu. Gragas, dostaliśmy informację, że Gragas jest dobrany do tej. Do tej Kajsy. Chciałem zresztą ich draftu. Mhm. Siema Pir. No, Wietrzykox zupełnie nie na rynek to nie. No, dzisiaj pewnie też nie ani znałem. razu. Da tak, nam tak. Gragasa. Nowa sprawa. Ciekawa sprawa. Czy ten Gragas wyglądał źle? Chyba nie aż tak. Nie aż tak. Na linii poradził sobie tak jak miał poradzić. Co miał zrobić z tą fiorą. Tak, wydaje mi się, że bardziej chcieli ją trochę bardzo zdominować. Trochę sobie, jakby ona chciała go zalinować, to odbić tym bębnem i sobie poradzić i uciec. Tak, także. Także dobrze, my oczywiście czekamy gdzieś na nowy link do draftu. Okej, okay, mamy już. Mamy już, to czyli nawet ci wyślę. Nie no, widzę na tym. Cudownie. Nie musi się męczyć. O, nawet teraz tam podpisali drużynki, jeju, jak miło. Teraz jasno i klarownie widać. Proszę, co mówiłeś? Że jasno i klarownie widać. Tak. To dobrze. To dobrze, że tak mówisz. Ojeju. Taki chillerkowy ten streamek. Tak sobie siedzimy. Gadamy. No, taki chillerka. Jakie plany? Poznajemy się. Pa, tam. No w końcu randka, nie? Randka na kaście. W końcu. Randka na kaście. Ja ciebie tak na Discordzie usłyszałem personalnie 2 dni temu chyba. To co na docisku tam siedzieliśmy i wpiłeś. To było pierwszy raz, jak cię usłyszałem na Discordzie. Byłem w szoku, bo miałem taki znajomy głos, ale nie do końca. I miałem, coś jest nie tak. I no. Widzisz. Znamy głos, ale nie do końca. No właśnie. Ale teraz jeszcze Xor mnie zaprasza na randkę w szachach. No. Tak. Tak, korepetycje z szachów od 1300 elo. Natomiast, no widzicie, ten początek nam poszedł w miarę szybko. Teoretycznie zostało skolowane, że po prostu do Kajsy draft wygląda tak samo. Więc teoretycznie Alka mogłoby zaprezentować nam jakiś inny wybór. Jednak no, był plan, gramy Gragasa, tu się nic nie zmienia. To jest faktycznie Gragas na R2 wybrany. Potencjalnie flex, potencjalnie w ciemno w górną alejkę. Mi się wydaje, że teraz Alka bierze Nauta i do tego dobiera jakiegoś midlanera. Jaki wynik? 1-0 dla Polibudy Białostockiej. To prawda, masz całkowitą rację. No, Benek, jak ja mam elo w szachach, nie mam, bo nie gram w szachy. Jakby o to chodzi, o to właśnie chodzi. Że zostanę, prawda, wzięty na randkę w szachach i nauczony grania w szachy. Pir 1750 to chyba już jakieś tam w miarę konkretne, nie? W sensie takie, że nie wygląda źle. Nawet na czeskomie? Tak, nawet na czeskomie. No oczywiście, że mam randkę na kaście teraz z JJ-em. Dowal, jak ty byś tutaj był, to bym miał randkę z tobą. Jakbyś był oprócz JJ-a, to bym był na dwóch randkach jednocześnie? Albo na jednej dużej. No. Gigarantki. Ale mamy tu draft w ogóle, dzieje się draft. W jego Nautilus. Także Nautilus nie. Jakby. Alka straciło możliwość dobrania Nautilusa do Kajsy. Boksiu bierze w swoje ręce swojego Viego. No i Braum. I co myślimy na temat Brauma w tym drafcie? Wydaje mi się, że przeciwko Lethality Varusowi Braum całkiem sympatycznie ogranicza jego możliwości. Jest okej, ale wydaje mi się, że ten Naut powinien być podebrany już na piku drugim. Zamiast tego Gragasa. Tam powinien być Tak, też mi się wydaje. Wtedy masz strong botlane, który tak naprawdę ciężko jest jakkolwiek odpowiedzieć i no żeby dobrze odpowiedzieć, myślę, że musiałaby być Ataszka wzięta na supporta.
Albo by Braum właśnie był wzięty po lewej stronie. Einkartz grał Orianą i grał Ari w tym sezonie Edu Esports. No to co? Czymś nowym się może pokaże. Ari niedostępna. Oriana niedostępna, bo Politechnika Białostocka sama te Orianę banuje. No, Olek całkiem dobrze wyglądał. Niedostępny Azir. Gieniek. Tak, wiadomo, że czempiony na G są lepsze niż czempiony na N. To jest, moi drodzy, tak też, żeby wam usmysłowić, o co chodzi. Ja i mój wspaniały przyjaciel Gienek i wspaniały przyjaciel Filip, znany pod nickiem Fiki, który tutaj gdzieś krążą na czacie. Jakby jest pewna zasada, jak kiedykolwiek dotykamy wspólnego grania w League of Legends, co nie zdarzyło się już bardzo dawno, ale jeśli gramy w League of Legends, to drużyna, która ma więcej czempionów na literę G, zawsze wygrywa. Czempiony na G zawsze wygrywają. Ale to gdzieś na low elo flexach. Natomiast wybanowany Volibear, wybanowany Aralsowy Olaf i Redside po prostu bierze Niko na R4. I dostajemy Atroxa w ciemno, to jest też coś, czym Arals grywa. Tym sporo, też również w ciemno pikując. I co może być na midzie tu dobrane? Proszę? Co może być na midzie tu dobrane? No właśnie, to jest, myślę, bardzo dobre pytanie. To też jakby, no, kolejny champion, jakiś ręcz. Einkartz musi nam pokazać. Huey jest zawsze dobrą odpowiedzią. Tylko pytanie, na ile Einkartz ma ogranego Huey'a? Ooo, Malzahar. Czempion na zasadzie każdy zagra, ultimate'a rzucisz, będzie git. Bo karma niedostępna, ale może coś innego. Talia to też wybór na pewno dobrze przez Einkartza ograny gdzieś w dżungli. Także na środkowej alejce powinien sobie na tej bohaterce poradzić. Czy ta Talia tu siedzi? Talia siedzi jak najbardziej. Masz Brauma, który będzie skakał. Jest fajna interakcja między Braumem a Talią, że w momencie jak, o którym nie wiem, czy ktoś w ogóle tak wie, czy tak się spodziewa. O, jeszcze Jarvan dobrany. Nie podoba mi się ten Jarvan. Trzymaj się, że jest ta Talia. Tak trochę... On niby blokuje Varusa, ale nie podoba mi się. Jeszcze jest Talia Naut, no ciężki jest draft. Ale wracając do tego wątku z Braumem. Braum blokuje pierwszego spela na swoim shieldzie full. Tak. To wyobraź sobie, że w momencie jak Talia rzuca kamyczki, to te kamyczki, jeżeli one stoją i on w tych kamyczkach użyje, będzie miał to E, żeby na przykład zablokować Varusa strzałę, tak, albo ulta, albo cokolwiek. I Braum kliknie W, to w tym momencie cały ten shield damage, jakby z kamieni, który miał pójść, no to się przyjmuje i ta strzała po prostu przeleci go i zada te obrażenia, które miała zadać. Czy tam jakieś osłabione. O, tam ilość, mało procent przez ten shield. Więc to jest taka fajna interakcja, więc Talia jest mega dobra w Brauma. O tyle. No z Nautem jest mega dobra, żeby właśnie też te kamyki parkować. Więc Naut, Talia tutaj będzie widziany bardzo, no pewnie będzie granie pod mida. Viego, Talia i Naut. I próbowanie wyłapywania tej Niko. Jarvan jak będzie chciał na to dograć, no to wiadomo, że kamyki dostaje i no też będzie miał ciężko, żeby wyjść. Jak już kliknie flagę do przodu. Gragas też do przodu zbytnio nie może ze swoim wejściem. Bodyslamem. Tak. Dowal tutaj dosadnie. Dowal dosadnie tutaj wyraził swoją opinię. Alka pijani na drafcie. Ja jeszcze w ogóle lubię, jakby Jonas to powiedział i bardzo mi się spodobał ten tekst. Pijani albo wysocy. Tutaj zawsze są te dwie możliwości. Jeśli coś wątpliwego teoretycznie się pojawia, to takie pomysły mogą przychodzić do głowy. Szansa jest, no. Nikt nie wie tak naprawdę, co nie. Fakty. Fakty. Natomiast gdzieś... Co? Oceniamy to jako zdecydowane zwycięstwo Blueside'u w drafcie? Raczej tak. Raczej gra. Tak naprawdę, jeżeli Blueside nie popełnia jakichś takich mega dużych błędów, to no, gra się sama im wygrywa. Na pewno
Blade'cie są mocniejsi. Dużo będzie wnosiła Nico. I kwestia, czy będą wiedzieć, czy to jest ona, czy właśnie się zamieniona w jakiegoś warda, bo jej tak naprawdę ult, wejście może pokrzyżować te plany. Ale myślę, że flanki od Aralsa będziemy się dużo spodziewać i jeżeli dobrze zagrają wizją, a no jakby znając tego supporta właśnie z Polibudy Białostockiej, to wizja będzie zagrana tak, że ta Niko będzie wykryta, czym jest, kiedy jest czym, żeby nie było żadnej niespodzianki. Więc no ciężko widzę ten prawy draft, ciężko. Zdecydowanie wolałbym grać lewy. Myślę, żebym się pod tym podpisał. Każdym herosem, na każdej linii. Wolałbym grać. Prawda. Pir, mówisz, że Jones często mówi ci, że jesteś wysoki i często ma rację. To teraz musisz nam powiedzieć, ile masz wzrostu. To myślę, że będzie taka rzecz tutaj nieco, która rozwieje wszystkie wątpliwości. Z tego, co pamiętam na zdjęciu Politechniki Wrocławskiej na ASPWR na Twitterze, chyba nie byłeś wśród najwyższych. Skrzynia zapada. Nie mogę. 176? Dobra. Okej. JJ, ile ty masz wzrostu? Ja mam tak 1,78 m. Troszeczkę, no jakby pewnie z Pirem równy, no, albo trochę nad Pirem. Skrzynia. No ja też nie jestem, ja też według skrzynia nie jestem skrzynia, mężczyzną. Skrzynia, ale ja nie wiem, czy ty wiesz, co ty mówisz w tym momencie. Ja mam 1,63 m, także Pir, dla mnie jesteś wielkoludem, jesteś gigantyczny, jesteś olbrzymem wyhodowanym na jakichś zmutowanych niemieckich, wrocławskich czy innych bydgoskich marchewkach. JJ, to samo. Ty też jesteś gigantyczny. Aż tak to może nie. Z takim gigantem to nie jestem. Skrzynia pisze, Jaskier BB, dlatego jesteś słodziak dla Kubusia. Ale Pir jest w kurwę wielki. Tylko to ostatnie w tym kierunku. Nie no. Ojej, dobra, ciekawe, że tu się dzieje na czacie. Jakby, dlatego lubię w sumie te transmisje z Edu. Jest tak luźno, jest śmiesznie. Pośmiejemy się trochę. Czas na reklamę. Co powiesz o skinie do Talii? Jeden z lepszych chyba. Mówisz? Tak. Ja, wiesz co, nie znam się na skinach do Talii. To nie jest champion, którym bym grał. Ja aktualnie gram w literali... Znaczy gram. Nie gram aktualnie, więc... Więc no. Natomiast czekaj, muszę odpalić reklamę. Tutaj, bo chcą reklamę. Coś number czego... one. Myślisz, że dlaczego numer jeden? Po pierwsze midlaner w Polsce pod względem wagi. Nie no. Wow. Jedziemy ostro. Jest ostra jazda, moi drodzy. Jest ostra jazda. Czekajcie, już wam puszczą te reklamy, a my będziemy dalej gadać i pomalu się przeniesiemy do gry. Widzę, że Perze... Dosadnie też się wyraziłeś odnośnie wiadomości skrzyni. 120. Ja ważę... 59? Coś w tych okolicach. Ja ważę około 60 paru, 65. No bo ty jesteś chudziutki, a jestem gruby, ulany. No ja mam według tam z tego wskaźnika BMI, tak? Dobrze mówię? To, że jestem... mam niedowagę. Zawsze tak w sumie było. No to ja jestem... Jak było, jest i raczej będzie. To jestem... przy tej górnej granicy właściwej wagi. No widzisz, no ale chociaż właściwej. A ja nie jestem blisko górnej granicy, ja jestem po środku tej niedowagi. No bo tak, no bo jak masz... Jak jesteś blisko 1,80 m, a ty nie masz nawet 70 kilo. No. Giga div. Skrzynia, jak się 10 razy podciągniesz z taką wagą, to jest całkiem chyba solidny wynik.
my, moi drodzy, pomalutku przenosimy się do rozgrywki. Spokojnie. Oj, widziałeś to? Tak, widziałem już na samym początku. Jakby tak wyszło, to kłopoty by były już od samego W Whitersie ktoś tak wyszedł. Karma nam idzie. Tak? Karma nam idzie, gra z itemem do supporta do pierwszego baku. I na pierwszym baku była sprzedana. Ale nie pamiętam, kto to grał. Ale komentowałem tę mapę chyba. Albo nie? Nie wiem, w każdym razie karma... Nie, na pewno nie dzisiaj, na pewno nie dzisiaj. Ale, ale była jedna gra w Whitersie, gdzie karma na midzie grała z support itemem. Nie komentowałem jej. To była albo pierwsza, albo druga gra komentowana w tym sezonie w ogóle. Na pewno nie pierwsza, bo tam był Syndra, grała Syndra Azir. O masz. Ale tak się właśnie kasterzy zastanawiali, co to za nowa meta. A ja miałem w głowie takie, nie no, gość po prostu wziął polecany item i wyszedł z nim z bazy. Tak, no przez przypadek, bo to jest tak... Akurat na tych customach jest system zepsuty, nie wiem, że daje ci bardziej pod to, czym ta postać jest ogólnie częściej grana, albo czym prosi grają. To jakby też ciężko mi jest powiedzieć, no bo jakby nie wiem, ale... No bo wiadomo, że widać tą Niko na supporcie, po prostu bardziej już nawet niż na midzie. Więc no. I skrzynia. Powiem ci, że ja tkanką, ja wielkimi mięśniami nie grzeszę, także myślę, że pod tym względem nie mam się tutaj za bardzo co martwić. Teraz Wietrzykoks tam już od samego początku gdzieś Aral stara się go dociskać na tej górnej alejce. Ale Fear number one zrelował to. Ojej, jo! Fear jedzie ostro, to prawda. No ale Fear to dobrze, chociaż no, że tyle razy ty się podciągniesz w ciągu tygodnia z łóżka, bo ja nawet tyle razy nie daję rady. Benek obiecuje, że będziemy gdzieś nadrabiać, a teraz gdzieś drugi poziom szybciej wbity przez dolną alejkę Politechniki Białostockiej. Benek, tak? Nawet nie wiem, czy się teraz nie przejęzyczyłem, ale chodzi o reklamy. Będziemy nadrabiać reklamy, nie ma problemu. Ja z wielką chęcią będę reklamy puszczał wam off cooldown, jak tylko będę w stanie. Zobaczymy, czy zdążymy puścić jeszcze 3 zaległe do końca tej transmisji. Natomiast... Gdzieś ten drugi poziom szybciej wbity przez Dolną Alejkę z Blue Side'u. No i od razu to zostało wykorzystane, przekute w dobry trade. A teraz Eindcard z problemami. Błysk musi być palony, ale jeszcze Ojo B-Boy gdzieś rzucony pod wieżę. I on swoim własnym musiał odpowiadać. No tutaj próba zagrania po 3 kampach w mida. No ale przytomnie Einkartz sfleszował w tempo, ładny zapadał przerzut. To prawda. Drodzy moderatorzy, czy ja mogę was prosić o opuszczanie reklam w cooldown tutaj na prośbę Benka? Jeszcze 3 mamy zaległe reklamy z ostatniego streama, dzięki. Ale się wycwanił ten Jaskier streamer, nie mogę. Benek reklamowy chłopak. Się wycwanił, teraz zrzuca jeszcze takie rzeczy na moderatorów. Niesamowite to jest. No ale co? Tak mimo wszystko ta akcja na midzie była, niemniej jednak nic się nie wydarzyło, co by nam jakkolwiek zmieniało gdzieś obraz tego wczesnego etapu tej rozgrywki. Chociaż brak błysku. Ojej, czoj, tu się minął na tej kotwicy z Olkiem. Ale najpierw Talia. Tak, hejterzy. Wylanie się, to W. Przerzut do tyłu. Oj. Masz kalosze? Masz kalosze gdzieś przygotowane? Kalosze? No bo trochę powódź jest delikatna, w sensie się zrobiła, nie wiem. Tak mokro, trochę woda po kostki. Jak zobaczyłem raz, drugi, trzeci, jest wejście! Oj, ale Ferz wyplatał. Jest tragedia. Czy my możemy zagrać? Ale ładnie zagrał. Grę. Uprawnie. Super zagrał Enkart. Olek. Tak, Olek super.
Ale. Te pierwsze mapy też dobre Shockwave'y miał. Tak. On bardzo solidnie. Tam Myślę, nie że było chyba. jakiegoś. Chyba jeden z najlepszych graczy w swojej drużynie. Jeśli nie najlepszy. Natomiast. Czy musiał to Rastama niech brać, tak realnie? Myślę, że po prostu chciał asystę. A tu nagle doleciał damage od Niko. I spowolnić. Natomiast ta pierwsza krew trafia w ręce Rastamańko właśnie, co jest nieoptymalne. No niemniej jednak szybsze buty. Dla wspierającego drużyny Akademii Leona Koźmińskiego się pojawią. A Intkarz dalej bez błysku, dalej tutaj można czegoś szukać. Przy tej środkowej alejce. No ale Jarvan też nie ma, więc to też jest taki kłopot. Może dobrze wejść w talię, raczej Jarvan musi mieć flasha. Próba zanurkowania na wietrzy Koksa, ale ja nie wiem, Gragas słynie z ogrywania gdzieś tych zanurkowań. Jeszcze błysk się pojawia, Boksiu ostatecznie nie padnie tutaj, a Arals jest w stanie go zgładzić. Mało brakło, gdyby ten Explosive Cast był lepszy i wrzucił Boksia pod wieżę. Tak. To możliwe, że nawet by zrobił dwa kila. Prawda, to mogłoby się wydarzyć. Jestem w stanie nawet powiedzieć, że w jakimś świecie dałby radę zrobić 2 za 0. To już w ogóle byłoby znakomite. Niewiele brakło Wietrzy Koksowi, tak szczerze, żeby gdzieś to ograć. Tak. No kwestia tej beczki. Lepiej zapadana beczka i byłoby ograne. Raczej. Siema Jonas, witam cię bardzo serdecznie. Miło mi jest cię tutaj gościć na naszym tutaj streamie wspólnie z JJ-em. Aż Jonas zbił? Tak, Jonas zbił na czat. Tak, Benek w bardzo dobry sposób streścił gdzieś tę rozgrywkę, bo pierwsza mapa do pewnego momentu była zaskakująco równa. Potem Politechnika Białostocka wzięła. Widziałeś, co się stało? Tak, gości go odsłonił. Dla widza. Słonie chce być po prostu szybciej na linii, tak? Na wave'ie, żeby zgarnąć to, co jest pod turetem. Prawda. Tam się właśnie się odbija. Prawda. Natomiast. Nikt tego nie wie z enemy, bo nikt tego nie widział. Tak, oni cały czas mają. Myślę, że on ma ghosta. Totalnie ich ograł, jakby Fivehead. Tak. Ale pierwsza mapa była bardzo równa, dopóki Politechnika Białostocka nie wygrała dwóch, trzech walk, tak trochę nawet losowo. A tak, potem prawie strołowali na Baronie. No, tutaj ale ostatecznie wygrali, a teraz Choice z delikatnymi problemami pojawia się gdzieś jeszcze dograny właśnie Ultimate od Niko. No i ten pop Blossom ostatecznie nawet nie da eliminacji dla Niko właśnie, ale teraz Boksiu z problemami dogrywany gdzieś Killer's Instinct, rozbijany jest taki plazmy i to jest double kill dla Słonia właśnie, a oni cały czas nie wiedzą, że on był z Ghosta jest. I se poradził bez tego Ghosta. Totalnie go nie potrzebował. No, i tak dobieg. No właśnie. Wystarczająco szybki jest. Natomiast. On jest prędki. Prędki? Tutaj jest na wizji Einkart, także Wietrzykok doskonale sobie zdaje sprawę z tego, co tam się święci przy górnej alejce. A przy bocie coś tam kmini drużyna Akademii Leona Koźmińskiego. Odpalony World Ender, ten Explosive Cast trochę niecelny, no i dziecinnie proste zanurkowanie. Oni tutaj cały czas stoją. Tak. Szukają bota PB. Oj. Możliwe, że znajdą. Bo jednak stoją tam w trójkę i teraz jest. Ale oni tutaj bardzo dużo czasu stracili, także ja się nie dziwię duchom puszczy, że oni tutaj. Ojeju, trochę nam się to wylewa. Natomiast Foka musi tu być martwy, to jest absolutnie tak obowiązkowe. Szkoda, że tutaj spaliłeś kataklizm. Natomiast to nie było tutaj opcji, żeby on przetrwał. A jednocześnie nie dziwię się duchom puszczy, że oni poszli gdzieś do przodu na tym wave'ie. No przecież oni stali tam tyle czasu. Było tak irracjonalne, żeby przeciwnik tracił tyle czasu w trójkrzaku. W szczególności, że już zapali te kille wcześniej na tym. Tam w dżungli, dwa kille, no i ten gold nie zrykolowali, nie? To dalej tam stali. Także Maciek ostatecznie wyszedł.
No, udało się. Tylko, czy... 3-0 Kajsa. Wszystko się zgadza. Wszystko brzmi całkiem git. Szkoda, że żadna z tych wszystkich eliminacji, przy której uczestniczyła Niko, nie trafiła w żadna z tych kili. W jej... Wow, tutaj słoniu z błyskiem. Ale do przodu. Okej. Ale próba była dobra. Ale tak? Myślisz, że też byś tak słyszował? Zależy. Jeżeli bym miał świadomość, że mam lethal tempo, to nie. Hail of Blades, jakbym miał Hail of Blades, no to bym zabił już do tego momentu, no bo ten, ale to jest kwestia... No i tak jakby jak grasz taką Kaisą, jaką grasz, czyli pod tą AD, pod Krakena, pewnie pod tą taką hity z... teraz nie wiem, jak ten item się nazywa. Terminus? Drugi, tak, z Terminusem. Dokładnie, no to... No to pod lethal tempo się gra. Więc raczej z tego flesza bym tak nie wasteował. Myślę, że to no, ale tak... myślałem, że możesz dorzucić jeszcze autosa. To też w zależności od feelingu w trakcie gry. Teraz bo możliwe, że skancelował. Też tak mogło być, no. Myślę, że jak mamy Jonesa na czacie, to tam zaraz nam zarzuci profesjonalną ekspertyzą całej tej sytuacji. Ale widzę, że już go chyba nie ma. Chociaż nie. Wyświetla się dumnie w moderatorach. Także Jonis. Ekspertyza, poproszę. Natomiast my w tym momencie gdzieś przechodzimy sobie dalej. Jest 6 Void Grabsów zgarniętych przez drużynę Duchów Puszczy. I duża przewaga na topie. Jednak gdzieś na dolnej alejce jest to w jakiś tam sposób mitygowane. To 1000 sztuk złota przewagi dla tej Kajsy. W momencie, w którym jeszcze dopychamy to trochę tą przewagę Niko. A Boksiu teraz może być gdzieś łapany. On wychodzi z tego kataklizmu, ale ostatecznie dołącza słoniu. Gdzieś na backline, gdzieś na tego Viego. Skiller's Instinct i rozbija puzzle od Brauma. Rozbija, czy nie rozbił tam staków plazmy, ale tak to dołożył kolejne. I ostatecznie to drugi raz, kiedy Boksiu pada. I to jest Akademia Leona Kośmińskiego z przewagą w złocie. Tylko wiesz, jaki ja widzę problem jak potem? Widzisz? Że Aatrox też ma te kile. Nie jest jakoś do tyłu. A to jest ten Aatrox z wersji Lethality grany. A teraz Einkart i... gdzieś z problemami, o tym może no za jednak... chwilkę sporo obrażeń. Doskakuje tutaj Brauma, nietrafione to podbicie od Talii. Czy wystarczy tutaj obrażeń? Ignite dopali. Dopali się. Ostatnim tikiem Rastamaniek zgarnia kolejną eliminację na swoje konto. Zabawny fun fact to Rastamaniek ma obie eliminacje właśnie na midlanerze. Tak, na Einkarcie. Tak, dokładnie. No i kończąc tą myśl, no to Aatrox po prostu będzie w stanie złączytować tą Kajsę, jeżeli w tempo znajdzie flankę. I będzie problem, bo to jest jedyny taki threat ze strony Akademii Leona Koźmina. Bo jeżeli Foka. Zabijasz... O. Foka zostawił błysk na następną grę. Nie, możliwe, że uznał, że już jest martwy tak. Myślisz, tak. Że jakby on tu nie wyfleszował engage'u od Jarvana, to by go zabili? Ale musiałby to od razu zobaczyć, ja też wiesz, akurat może, bo to nie, on to nie jest Chaui, nie? On nie ma kamery zablokowanej, może miał gdzieś kamerę gdzie indziej. Dociskasz Chaui'ego. Natomiast... Tak. Natomiast, no w końcu jesteś z docisku, także... Jesteś... Nie dał mi warda wtedy na kwalifikacjach i nie mogłem stepować, dobra? I przegraliśmy w tamtym meczu. Dlatego. Ja to pamiętam, zapamiętałem brak tego warda. Mad jesteś na Trojego. Mieliśmy szansę. A on zaprzepaścił, nie zrzucając warda. Pirch się pyta, czy też nie możemy się doczekać walki Einkarca na Pira, między którymi jest 1500 punktów różnicy na solo kolejce. Myślę, że tak. Czekamy z wielką niecierpliwością na ten pojedynek. I myślę, że zwycięzca tego pojedynku nie jest oczywisty, biorąc pod uwagę, że Einkart jest leśnikiem, a nie midlanerem. I widzimy tutaj trochę problemów ma.
Olek gdzieś sam i z drużyną wygląda całkiem solidnie w tym meczapie na Enkarca. Nie wiem, jaka jest twoja opinia, ale... się wydaje, No że Enkarc nie wygląda jakoś mega dobrze. bo... Talion jest taki problem, że jednak na midzie tam mieć dobrze ograne limity. A też matchup Talia, Niko nie zdarza się zbyt często. To jest jakaś raczej Ahri, jakiś Azir, jakaś nawet Orianna, Huey, jakieś takie piki. A Niko już się nie zdarza i to dlatego też. Ale teraz gdzieś jest po Blossom na backline'ie, Boksiu, błyskawicznie wykluczony z tej walki. Gdzieś Arals z World Enderem będzie próbował to odwracać, być może. No właśnie, on się pojawia. Rastamaniek musi już defensywnie błyskać, ale obrażeń po stronie niebieskiej myślę tutaj bez tego Aatroxa siedzącego na słoniu, czy to na Olku. Może delikatnie brakować. Ostatecznie tutaj nikt tego Heralda nie weźmie. Ale to z zabójstwem Akademia Leona Koźmińskiego i to jest 5-0 słoniu na tej Kaisie. No, zapowiada się, że chyba LK ugryzie mapę. I będzie tutaj do trzeciej mapy. Tak myślisz? Tak zakładasz? Ty wiesz, że właśnie rzuciłeś klątwę Castera? Nie, no nie mów. No rzuciłeś klątwę Castera, oni teraz nie mogą wygrać. I będzie to twoja wina. Nie no, póki co... Oj. Oj. Czekaj. Teraz muszę przeanalizować, czy tak się składa terminusa, bo nie wiem. Ale chyba tak. Z kawą miecza i z dwóch tych. Tak, tak, dobra. Już myślałem, że składa na Wori przez chwilę. Jako drugie. Ale z tego terminusa. To jednak nie, nie ma żadnej klątwy, patrz. Problem był taki, że Raka w poprzednim meczu zagrał itemek, który polegał na tym, tam, ten taki speed. Nawet nie wiem, jak on się nazywa. Trailblazer? Chyba tak. Tak się na Blitzcranku często gra na pierwszy. Tam jakby zagrał Locketa, to może by obronił swoją drużynę tą shieldem i... No jednak wiadomo, Locket daje bardziej tanki, tak? Tutaj ten Locket jest na Braumie. No myślę, że generalnie Akademia Leona Koźmińskiego nas pozytywnie zaskakuje na tej mapie, tak. Ale tu jest walka w wąskiej przestrzeni. Musi dołączyć z dobrym poblosom, ono tylko jednoosobowe. No i to jest walka, którą odwraca drużyna niebieska. Arals jest tak wściekły między przeciwnikami. Miecz Darkina raz po raz gdzieś rzucany. Słoniu gdzieś za ścianą, nie, ale... Nie, za szybki ten... On z błyskiem jeszcze do przodu próbuje to wszystko poobracać. Nie wystarczyło obrażeń i... Mam wrażenie, że Akademia Leona Koźmińskiego walczyła w zupełnie złym miejscu i... W złych warunkach. I wypuścili tę rozgrywkę właśnie z rąk. Trochę tak. No mieli 2000 przewagi. Jest even. Jakby... No to nie była walka dobra dla ALK, lecz jednak trzeba zawrzeć, że jakby Słoniu nie popnął tak szybko tego ulta, bo on zapita. O, jest solo bolo. Pany. Tak, no, całkiem chyba clean, Drake całkiem będzie clean, kontestowany. Olek. Chyba jednak Drake będzie kontestowany przez czerwoną drużynę. Tak, tak, myślę, że są jak najbardziej w miejscu, w którym mogą to będziesz robić. Tutaj? Ale uwaga, bo złapana ta Niko. Błyskawicznie Olek został tutaj wykluczony. No, tak nonszalancko tutaj podszedł. No i na koniec dnia to Politechnika Białostocka, która przejmuje nam chyba po raz pierwszy w tej rozgrywce. Gdzieś przynajmniej w tych... W tej szerszej perspektywie teraźniejszości przejmuje nam prowadzenie, jeśli chodzi o sztuki złota. Ale za minutkę gdzieś będzie dostępny Baron Nashor. Wtedy wszelkie błędy będą... Mogą cię boleć podwójnie. Ale teraz gdzieś jest Weaver's Wall dograny. Wietrzykok ostatecznie nie jest tutaj złapany. No i drużyna czerwona może się stąd wycofać. Ale wobec tego gdzieś na środkowej alejce nacisk się pojawi na tę tier 1. Ze strony duchów puszczy Wietrzykok. To nie jest prawdziwy Wietrzykok, rzecz jasna. Natomiast
Póki co rozgrywka chyba wychodzi mimo wszystko zaskakująco dobrze dla Akademii Leona Koźmińskiego. To nie jest coś, czego byśmy się spodziewali. No tak, no. Ale zapali Irli i Lida. Ta Kajsa się rozpędziła. Tutaj się jeszcze wszystko może stać, tak naprawdę. To prawda, jest teraz Foka złapany, Foka nie ma prawa tego przeżyć. Dobrze stajmowany ten brak błysku. Oj, o Pipo, jeszcze na tych kamieniach dojeżdża do tego wszystkiego słoniu. Trochę zaskakująco z Killers Instinctu. No i ta Niko, jeszcze zagrane po blosom! Dwuosobowe, trzyosobowe nawet! Ale chyba nic tu się więcej nie wydarzy, więcej eliminacji chyba tutaj nie padnie. Ale w międzyczasie, tak zwanym, Arals mocno pracuje nad strukturami na bocie. Tak jakbyśmy sobie wietrzy gdzieś... koks musi pójść. Mów, mów, proszę. No wietrzy koks musi tu przypójść na tego wave'a, żeby zgarnąć to. Żeby to odbić jakoś. Bo ma teleportację dostępną. ALK powinna zmieniać się ku Nashorowi. Bo mają w miarę szybkiego tego Nashora z Kai'Są. To prawda, ona już dwa przedmioty skompletowane od jakiegoś czasu. Gdzieś też patrzę w sztuki złota. No Varus sporo nadrobił tej straty. Czego zupełnie nie można powiedzieć o Gragasie w stosunku do Aatroxa. Głównie ten shutdown za Kai'Sę. Prawda. W tamtej walce. Aczkolwiek Niko za niedługo drugi przedmiot powinien być na jej wyposażeniu. Chyba Shadow Flame się zapowiada. Tak, to będzie Shadow Flame. Natomiast teraz Rasta Manik gdzieś uderzają w Ankarca. Ojeju, to bardzo krótka przejażdżka na tej ścianie i czy tych obrażeń wystarczy? O, powinno. Tak, tak. Jeszcze jeden autoatak dograny, no i Olek z kolejną eliminacją i to jest 1-4 Ankarc. No nie pokazuje się najlepiej. Myślę, że w ogóle cała Politechnika Białostocka nie wygląda aż tak dobrze, jak myśleliśmy, że będą wyglądać. Ale dostajemy to, czego oczekiwaliśmy od drużyn, że będą grać równo. Tak, 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 tak. Ale w pierwszej mapie mieliśmy długo równo w złocie. Gra przechodziła z rąk do rąk, ale była bardzo brudna, szarpana, nieczysta. Teraz mam wrażenie, że ta druga mapa wygląda nieco lepiej pod tym względem. Chociaż może nie zapeszajmy, bo dopiero teraz zaczynamy gdzieś te ruchy naszorowe. A przy tych naszorowych ruchach dużo, dużo z tych rzeczy się w sumie działo. Tak. Na poprzedniej mapie. O! To nie jest Shadow Flame. To jest jednak wzięcie Bashi. Ten hashtag Alternator mnie zmylił tutaj bardzo nie, mocno. Nie, nie, bo najpierw składał Shadow Flame'a, tylko złożył Roda. To zaraz może. Ale teraz uwaga, bo jest teleportacja gdzieś od Aralsa. On wchodzi w to wszystko! Ten potężny Darkin! Ale sporo tutaj Braum jest w stanie zatrzymać. Jest wejście od flank, jest wejście z błyskiem od Olka! I to być może zadecyduje o zwycięstwie w tej walce, ale chyba nic bardziej mylnego, bo to Boksiu, który dostaje resety, to jest Słoniu, który upada, to jest Wiekrzykoks, który będzie następną ofiarą. No i... dostajemy Ace'a od Politechniki Białostockiej. Ale ta walka całkiem nieźle zapowiadała się chyba mimo wszystko dla duchów puszczy. Ale znowu skończyliśmy w sytuacji, w której jesteśmy na wąskiej przestrzeni. Gdzieś w jakimś wąskim gardle. I Arals na Aatroxie zadaje tyle obrażeń w takich scenariuszach. Nie wiem, co się stało z Kai'Są. Została jakoś bardzo szybko wyeliminowana. Tak jest. Zniknęła. Tak było. Ale to i tak jestem w szoku, bo... sytuacja wyglądała bardzo na początku źle, tak naprawdę dla ARK, potem się trochę zmieniło, jak się ten teamfight tak rozdzielił, bo tam... ale popatrz, popatrz, wiem, to jest... to Lia chyba. To jest flip naszorowy, na smoku była drużyna niebieska, ale oni nikogo tutaj nie złapali i to teraz drużyna niebieska, która przychodzi tutaj, co prawda bez wydanego złota.
nie dostali kolejnego resetu, natomiast ten Baron Nashor jest gdzieś przejmowany przez nich właśnie. Drużyna Akademii Leona Koźmińskiego została wygoniona z tego Baron Pitu, a Smok został wzięty ostatecznie za darmo. Tak, bo tego Barona Nashora ostatecznie nie wziąłeś, żadnej eliminacji, nic tutaj się nie wydarzyło. Myślę, że zawodnicy LK powoli myślą, że gra im się wymyka spod kontroli i chcą jakoś tego Nashora zgarnąć do siebie. Czy bo realnie tak chyba trochę jest? No tak, no ty, no jednak ten gold przeważa już teraz dla drużyny niebieskiej. I co, kolejne podejście pod Barona Nashora? Próbujemy gdzieś łapać nie ma na... TPK. Próbujemy gdzieś też łapać na resetach. Arals jest w bazie, nie posiada swojej teleportacji. Ten Baron Nashor całkiem szybko spływa. To jest tylko 3000. Boksiu będzie próbował to stealować, ostatecznie mu się to nie uda. Boksiu będzie tutaj pierwszą ofiarą. I chyba mogą próbować iść dalej. Pytanie, czy na pewno tego chcesz? Ale jest wejście... Ojeju, Choi trochę nie do końca tutaj trafia. Po prostu ewakuuje się stąd drużyna czerwona. Z Baronem Nashorem w swoich rękach. To jest ta Kai'Sa, która ma bardzo dużo obrażeń w tego Nashora. Bardzo dużo obrażeń. To już trzy przedmioty na Wori zostało gdzieś dołożone. No, po drugiej stronie też trzy przedmioty są w rękach strzelca, a Foka gra w tym bardziej on-hitowym wariancie. No tutaj ten Brown pewnie tak przeszkodził. No te świadomość tego, że każdy tak naprawdę rołek będzie brany na shielda od Brauma. Tak, tam tak, jest... to jest coś, co gdzieś tam starałem się w drafcie nakreślić, że chyba mimo wszystko ten gdzieś on hitowy byłby tutaj być tak. Może lepszy. Przez tego Brauma właśnie, natomiast z tym Baronem Nashorem tier 1 na środku upada. Widzimy, Wietrzykok gdzieś na dolną alejkę też falę podprowadza. A teraz być może uda się złapać Ankarca na rotacji, chociaż kto tu kogo łapał będzie. Bo Choi z tą kotwicą gdzieś przyciąga się bliżej, gdzieś wywiera presję. A w tym samym momencie po prostu sięgnęli po pierwszą wieżę z dolnej alejki. A z tymi ulepszonymi Ricolami powinni być w stanie obronić tier 3 na środkowej alei. Tak też się dzieje. No i na tym Baronie Nashorze ta przewaga w złocie duchów puszczy stopniała praktycznie do zera. No. Teraz będzie ciężko, no ale dalej jakby szukamy resetów dla Viego po niebieskiej stronie i dla Atroxa. Więc cel po lewej stronie jest tak naprawdę jeden, żeby wyeliminować jako pierwszą osobę. I możesz zobaczyć, że Niko zdecydowała się tak, kupić dwie pałki, czyli też znowu nie będzie raczej grała Shadow Flame. Tak, będzie Rabadon raczej grany. No ale to jeszcze 1100 sztuk złota. Brakuje do czapy. Natomiast... Naprawdę! Jeju, jestem cały czas pod wrażeniem, jak wyrównana jest to gra. Ta druga mapa, tutaj Akademia Leona Koźmińskiego. Oj, ale teraz Rastamaniek wyłapany i... Może bardzo znacząco przeszkodzić teraz drużynie czerwonej w wygrywaniu tej rozgrywki. Słoniu musiał tutaj palić błysk. Musi uważać tutaj, przecież ta Niko zdradził swoją pozycję. No i Boksiu sporo obrażeń posiada, ten pod Blossom gdzieś defensywnie musiał zostać użyty. Ale to znowu Talia, która... To powinna być eliminacja, jakby Talia użyła dobrego W. Nie wiem, czy znowu widziałeś, ale przerzut był... Tak, tak, w złą stronę! Dokładnie! Dokładnie, także tak, widać tutaj być może pewna... Chwiejność się pojawia, ale ojo Pipo i teraz musi uważać. Nie jest w stanie stąd wyjść inaczej.
niż paląc błysk, a smog nam tutaj stoi. Także trzeba to wszystko gdzieś brać pod uwagę, ale drużyna czerwona wydaje mi się, że jest mimo wszystko w dosyć silnym miejscu, mimo że nie ma trzeciego przedmiotu gdzieś na Niko, to same te duże pałki dają ci naprawdę bardzo sporo. Ale nie ma jeszcze po blosom. Nie ma dokładnie, jest, ojeju, teraz to przerzucenie, ten seismic shaft jak najbardziej w dobrą stronę, Jarals rozpędza się gdzieś, Einkard zatrzymuje przeciwników tym Weaver's Wallem, oni prosto w ręce Boksia podani i Rastamaniek pada z ręki leśnika właśnie drużyny niebieskiej i to są duchy puszczy, które tę walkę zdecydowanie wygrywają, a to oznacza postawienie się w punkcie duszowym. Trzeci smok górski gdzieś na ich konto brany jest właśnie w tym momencie. Wiesz co ci jaskier powiem? W tym momencie jak tam była był Braum zablokowany z Niko, Niko miała flesza, wiadomo, że Braum może odskoczyć. Myślę, że Niko powinna, no Olek powinien fleszyć do prawej tam za ściankę i żeby dać Braumowi też doskoczyć i by mogli jako furkę, no bo Wietrzy Koks miał teleportację dostępną. Więc jeszcze może mogliby pokusić się o walkę na tym smoku. Mhm. Ale no przez jakby brak decyzyjności. Tak, dokładnie. Spoko, to ja tu jestem od mówienia. No, no, to... no to przez to niestety Rastamaniek upadł. W ogóle czwarte przedmioty podokładane gdzieś na strzelcach. Phantom Dancer po stronie Kaisy, po stronie Varusa pojawia się Jackshaw. Także spora dawka gdzieś tych defensywnych statystyk. Jeszcze Negatron Cloak gdzieś złożony. Prawdopodobnie do Vicenda. No tutaj, jeżeli gra by się jeszcze przedłużała, nie wiem jaki Słoniu planuje kupić ten ostatni item, ale no Jackshaw jest mega dobre. Jeszcze może to zawrzeć trollem. Ale spójrz na Anatema Chainsy. Anatema Chainsy, i które rzucasz na Talię. To są jedyne AP obrażenia, których możesz się wystrzegać. Tak naprawdę. Ale dodatkowe HP, które daje Anatema Chains. Ale teraz jest gdzieś wejście, ale Wietrzykox chyba troszkę się przeliczył. On tymi łańcuchami od Varusa gdzieś tutaj zatrzymany. Dobra, kotwica! Wrasta Mańka i kolejne eliminacje będą się nam tutaj sypać. Nie ma już z nami Ojo Pipoja. Rastamaniek kolejną ofiarą. No i... tylko dwóch carry pozostało przy życiu, a to oznacza Baron Nashor dla drużyny Duchów Puszczy. I... jeszcze teraz spróbuję coś Słoniu. Killer's Instinct zostało zagrane. Trochę chyba zmarnowany został po prostu ten ultimate. Bo... nawet nie było blisko wyeliminowania Einkarca. Zatykamy jaki? Tak naprawdę się zablokował. Otykamy jaki i nie miał jak dograć range'em, żeby walnąć w ogóle autosami. Skrzynia sugeruje, że Anathema Chainsy raczej w Aatroxa powinny być grane. Że na temat części Aatroxa? No żeby damage uniknąć, ale tak naprawdę chodzi o to, że no jak masz Jackshot, to daje ci armory, magic resisty, no i healtha. No to Jackshot jest takie najbardziej optymalne. A na temat części jakby jedyne czego się wystrzegasz, to hard dipsa. Hard dipsa może dać ci Aatrox albo Talia. Jak dasz w Talię, to w ogóle się nie martwisz o AP damage. Taki... no totalnie, jakby... nie patrzysz w ogóle na tą Talię, nie musisz się aż tak skupiać. Na niej. I tylko musisz Aatroxa wyklikać. No jak też na Aatroxa, no to... to samo trzeba z Talią. Tylko że z Talią jest tyle gorzej, że są te kamyki i dużo... uwaga! Blokują. Gdzieś Einkar teraz przerzucony pod wieżę, natomiast tutaj nie było żadnego follow-upu, ale w tym samym czasie gdzieś Aral został złapany, on jednak sporo się leczy. Ostatecznie jest w stanie z tego wszystkiego uciec, nie ma o tym mowy! I bez swojego top lanera jeszcze przez parę chwil będzie musiała drużyna duchów puszczy gdzieś tutaj walczyć. Oni wycofują się, ale jest teleportacja na plecy, pojawia się tam Olek. Zaraz może być gdzieś jakieś pop blossom, dokładnie tak! I to jest drużyna duchów puszczy, które mimo wszystko wygrywają tę walkę! Dlaczego? To jest w ogóle możliwe, ale to chyba oznacza koniec rozgrywki.
Ja nie mam pojęcia. Oni nie mieli prawa wygrać tej walki. Jako, że to, jako, że to jest koniec rozgrywki, to pozwólcie, że my się po prostu cofniemy. Co tu się wydarzyło? To trzeba w jakimś wspomnianym typie. To już jest. Tak. Jakby będziemy sobie spokojnie zwalniać za chwilę. Tutaj została wzięta za chwilę wieża. Arals... Tu Arals upadnie, no to jest w ogóle walka bez top lanera, który tak naprawdę ma. No, najbardziej one-shotowy build, jaki się tam jest chyba, żeby, nie wiem, tak, wyeliminować. I tutaj naciskają na tier 1. No tutaj zaraz ten. Tak, a Arals zaraz upada na midzie. Także oddaję narrację w twoją stronę. Całej tej sytuacji zaraz pojawia się teleportacja. Niko tylko ma ulta. Niko teraz będzie teleportować na plecy. No i dobra. I póki co, walka sobie idzie. I tutaj będzie... Oj, złapany kotwicą. Połowę HP już nie ma. Mnóstwo obrażeń. W niego się pojawia. Jeszcze się repozycjonuje z Killer's Instinct. Ale to wszystko dalej nie wygląda źle, ale... Ej, zobacz. Cofnij i zobacz, jak zmienił target, słoniu. Wina tego, że zmienił target. Niczego innego. To jest kompletnie wina zmiany targetu. Może pomyślał, że już wyeliminował Warusa. To nie jest wina innych rzeczy. Tutaj dostał tą kotwicą, tutaj zultuje, tu ma shielda z loketa, tu będzie ult. I patrz, Warus też spływa, podbity. Patrz teraz. Ale Warus on zaczyna Warus bić bije. Nautilusa! Dalej bije, Warus dalej żyje, Warus dalej żyje. Dopiero teraz upadł Warus. No tak. I to było to. Bo potem ta Kajsa by też nie została wyeliminowana. To byłoby to dokładnie to samo. To było tutaj. Ale no to był... Mikrobłąd, a przegrał tą walkę. No. Ogólnie to wyglądało dobrze, no. A i to chyba nie był jednoosobowy pod Blossom, on chyba chwycił tam więcej osób. Jeden albo dwa, ale to... Nie chodzi nawet o samo to podbicie. No, true. Czekaj. Bo w momencie jak Kajsa nie żyje, to prawda... Tak, to prawda. No i tyle, no. No ale nie, właśnie, to jest to co mówisz. Faktycznie, jednoosobowy, on tutaj boksa z tyłu nie chwycił. On powinien być do końca wyeliminowany. Ten Warus. No brakło wyeliminowania Warusa właśnie, no. No i to zdecydowało, moi drodzy. I ostatecznie... Duchy Puszczy, trochę chwiejnie, ale meldują nam się w ćwierćfinale na Politechnikę Wrocławską. Ale chyba w stylu dużo gorszym niż oczekiwalibyśmy tego od tej drużyny. Tak. Bo... Może nie chcieli pokazywać za dużo, ale to nie pokazuje... To co pokazali nie pokazuje, jakby byli faworytami. Prawda. Ja powiem szczerze... Uważam, że Duchy Puszczy nie wyglądały w tym spotkaniu dobrze. To były problemy w wielu miejscach i niektóre decyzje bardzo wątpliwe. I drużyna, która aspiruje do bycia top 1... Nie powinna tak się chwiejnie grać. Zupełnie. Wydaje mi się, że to jest trochę... Macie jeszcze. Tym razem nie zapomniałem. Macie obrażenia z tej rozgrywki. Nie powinni się tak chwiać, dokładnie tak jak mówisz. Benek, tak, oczywiście masz rację. Jakby Kajsa biła Warusa, to inaczej by to wyglądało. Tak jak JJ tutaj zauważył, ta zmiana targetu. Chyba zła gra jest wyświetlana. To nie ta gierka. What? Atrox, Viego, Talia, Varus, Nautilus, Niko, Jarvan, Braum, Gragas, Kajsa. Co? To są statystyki przecież z tej gry teraz. Faktycznie, nie, pokazujesz statystyki nasze. W sensie, nie wiem czemu, ale są nasze. Aha, w sensie, okay. Że z VAT-u.
To jest Na ogół. śmieszna sprawa. Śmieszna. Aha, bo to miałem. Aha, dobra. A Bo jakbyś miał zamieniłem to powiedzieć? później, jakby już nie przechwytywałem tego. Ten. Nie A jak... przechwytywałem jakbyś miał powiedzieć, to ligi. MVP tej mapy? Ja bym tutaj dał tak stricte, kto tak zrobił to MVP, zrobił tą różnicę. Czekaj, to ja. To proszę, mów o tym, a ja postaram To ja się uważam, że znaleźć, co trzeba. no Varus jednak zrobił dużą różnicę pod te hity. No fakt tego, że ta gra była i tak taka chwiejna i tak czy siak, no to wiadomo. Ale no zrobił tą różnicę. Jak... No nie wiem, no nawet ten ostatni fight, co nie? No to on powinien tam upaść. A mimo tego on jeszcze zdążył tam wyfleszować. On dostał podbicie stuna po te... CC locka, dosłownie taki lockdown tam dostał, że to nie dało się wyjść z tego. Po czym jeszcze dostał to Spirit Blossom od Niko. I jeszcze mając ten, nie wiem, skrawek tego HP, wyfleszował do prawej, no zabił nam najpierw Kai'Sę i wyfleszował do prawej. I no, to był tylko ten kwestia tego fightu, ale złapanie tego shutdowna na tej Kai'Sie, no i ogólnie patrząc na to, że on był do tyłu w stosunku do tej Kai'Sy, tak? W sensie do słonia. Więc zagrał naprawdę dobrą grę, jakby będąc... no nie był faworytem w tym spotkaniu, tutaj Kai'Sa miała dużo więcej zasobów, dostała dużo więcej, była na pruta tym goldem po prostu i mogła więcej jakby pokazać niż on tym Warusem, a jednak to on zrobił tą różnicę. No i tutaj trzeba oczywiście nie zapomnieć o supporcie, bo no uważam, że bez supporta by się to nie udało, bo jednak ja będę mówił Choi, no Choi, nie wiem, no to ten. Viego, no to Viego to resety. Viego był wyłapywany w lesie cały czas. Bardzo średni early mid game stage. Oj, liceum. Oj, liceum. No i co jeszcze? No i tak, no. Viego Dobra. tylko dostawał resety i czyścił, no ale no dostawał resety później, dzięki Varusowi, dzięki Italii i damage'owi. Tyle. Meczu. Nadrabiasz czat, widzę. Tak, gdzieś tu muszę patrzeć. Ja mam roller coaster między pir, no. Ciężka sprawa, ale no wiesz, Aincar 1000 punktów, ale 1000 punktów z dżungli. Ogarnia, co jest 5 w Lidze Legend, no ale jednak powiedzmy pewna może znajomość matchupów, pewne też mechaniczne ogranie pewnych czempionów. Jak najbardziej może nie być na poziomie 1000 LP. Jakby niewielu graczy jest mających 1000 LP jest w stanie wyciągnąć takie elo na każdej pozycji. Czy może Hammerka JJ po prostu screena. No jest piękny, ale no... No, bez przesady, aż tak ci go nie dam. To jednak jest mój stream, tak? After all. A ja mam zbyt tragiczną, żeby się wydać na full screena, więc nie będziemy nikogo na full screenie oglądać. GG. No i co, moi drodzy? Ostatecznie rozstrzygnęliśmy kwestię, kto dołączy do Politechniki Wrocławskiej w ćwierćfinale numer 1, którego zwycięzca zmierzy się ze zwycięzcą ćwierćfinału Akademia Górniczo-Hutnicza kontra Wataha Wat. Także będziemy gdzieś się uważnie tym ćwierćfinałom przyglądać. Czyli JJ na 3/4, a mnie tak jedno trzeba. Dobra. Ale jest matchup dla Watachy? JJ, opinię. Jaki matchup? Wy kontra Wataha. Fu, wy kontra AGH. O, my sorry. Kontra AGH? Ta. No powiem ci tak. Ja już trochę kretem jestem. Coś o szafie się dowiedziałem. O dżunglerze również. Chyba o dżunglerze, bo o midlanerze. Nie jestem pewny. La Pampa... O AD Carry. O AD Carry. Jest dżunglerem. No tak, o La Pam... O La Pampie ty wiesz na pewno dużo, ale to dopiero na półfinał ewentualnie. Tak. O La Pampie też się mega dużo dowiedziałem. Takich ciekawostek, ale no o szafie wiem sporo teraz, nowych informacji i o AD Carry się dzisiaj jeszcze dowiedziałem. Tak, o Crazy. Tak, nie lubię go. To mogę powiedzieć,
Trzeba mi owiec. Za dużo solo kolejek mi zintował. Za dużo. Klipujcie, Mam go klipujcie, widzowie, proszę o klipy. Klipujemy. Mam go zablokowanego na koncie. Będzie beef. Beef między JJ-em a Crazy. Ja nigdy. Nie, ja od razu ten, co ty mówisz na wizji, prawdę, fakty. Ja nie będę szanował ludzi, którzy jeszcze jakby jedną grę zintował. Jedną. On nie zintował jednej. On tak, on sprowokował mnie do tego, żeby uznać go za najgorszego gracza, najgorszego sortu gracza. Naprawdę. Opowiedz nam o tą tym. Pineskę. Chętnie posłuchamy. No co no? Ja sobie grałem spokojnie AD Carry. W moim teamie się trafia. Gra dżunglę. Ja nawet poświęcam wave'a z tego AD Carry, żeby mu jakoś pomóc. On nagle oczywiście coś intuje w tej dżungli. No i GG. Gierka się skończyła, bo FF. Bo przecież nie da się grać, bo no dżungler się poddał. I pinguje. Potem, jakoś nie wiem, w sensie nie mecz po meczu, ale trafiłem go. Trafił się, że zagrał sobie mida. Nie pingował nic, nie odzywał się nic. Ale równie nic nie grał. Zbiknął se Zeda zadowolony. Siedział se na midzie pod turetem i farmił. Akcja się dzieje w dżungli. 3-4, bo my walczymy jako botlane. Dżungler nasz walczy, a ten se siedzi na midzie Zedem z tepekiem i sobie siedzi i patrzy na wave'a, jak sobie się pcha. No i tyle no. Okej. To a jak dobre... zagrałem na niego. A jak na niego zagrałem, bo też była sytuacja, że na niego zagrałem z 2 razy, no to oczywiście raz no to go to dosłownie zdymałem, bo akurat mu wchodziłem mega do lasu, grałem jakimś warusem na midzie, to pamiętam, to po prostu, żeby nie miał życia w tym lesie. Ale raz, jak trafiłem na niego, oczywiście, że to był najlepszy dżungler, jakiego możesz trafić na solo kolejce w enemy. Kieruje każdą linię, topa, mida i bota wykierował, no. Niestety, no. Okej. Moi drodzy, zanim się odniosę do tego, co żeśmy usłyszeli, gdzieś jeszcze, czy mam coś na czacie do nadrobienia? Z meczem na Watachy, Random Guy 12, myślę, że wcale nie byliście daleko w tej rozgrywce. Tak, i, tak, i jakby ona była bardzo były. Wygrywalna dla ALK. Obie dobra. Gry były. Ale uwaga, uwaga, JJ teraz rzucił tyle białka, to wiecie, teraz... spoko, będzie Olek. Równie bardzo, miło. On będzie na AD Carry też będzie równie bardzo intować. Ważna sprawa. Mogę... Ważna sprawa. Zaraz ci oddam głos. Ale muszę to powiedzieć. Mam pewną tutaj myśl. Moi drodzy, pojedynek Watacha na AGH nabiera, wchodzi na trochę wyższy poziom. Nabiera trochę innego znaczenia. To jest bardziej kwestia honorowy i bardziej takiego osobistego klepania się, aniżeli zwykłego, jeśli ćwierćfinał Edu mógłby być zwykłym meczem, to na pewno nie będzie nim starcie Watacha na AGH. Tam będziemy się klepać na gołe pięści, bo mamy pewne porachunki do rozwiązania między pewnymi graczami. No i cóż, ciekawa sprawa. To jest dobra narracja, jak ja się cieszę, że ty to dałeś. Przecież ja tyle będę mógł na kaście odnośnie tego mówić. Jeju. No proste, że tak. Arals 25. Tak Arals pyta, jak... W sumie to się stało, że mój AD Carry ma nick Fizzmaster. Nie mam bladego pojęcia. Ale Kangur statementy daje i dobrze, że daje, bo to się klika, bo to się dobrze ogląda. Dobre narracje zawsze nie są złe. Gdyby Watacha na AGH było na lanie, to by się skończyło krwią AU. Watacha by gryzła, czy może Watacha będzie pożerać? Zobaczymy, no może... Jakbyś zobaczył skrzynię, to wiedziałbyś, że pożera. Ja zobaczę skrzynię, bo za niedługo musimy wywiad nagrać. Dobra, moi drodzy, ej, bo tak siedzimy tutaj, w sumie 23 jest godzina, ja jutro kolokwium mam, muszę się jeszcze nauczyć, także będziemy zaraz będziemy lecieć, ale dzięki wam, że wpadliście, jeju, fajnie było, fajnie, że się pojawiliście. Wydaje mi się, że dostaliśmy naprawdę zaskakująco dobrą i satysfakcjonującą serię, mimo wszystko i mimo tego, jak chwiejna była pierwsza mapa po obu stronach. Dostaliśmy dużo kontentu od JJ'a na koniec tej transmisji, w końcu JJ się odpalił, w końcu zaczął coś mówić i fajnie, i jest git. Discord misiak. Benek, właśnie. Nie odpowiedziałem ci na to pytanie. Nie ma jeszcze żadnego ugranego terminu, jeśli chodzi o ćwierćfinały. Będzie kontent przed ćwierćfinałami na pewno. Wywiad ze skrzynią chciałbym go opublikować do końca przyszłego tygodnia.
a mecze ćwierćfinałowe będą najwcześniej 6 maja, z tego co gdzieś drużyny kreują narrację, że pierwszy tydzień tych ram czasowych przewidziany na ćwierćfinał, to raczej nie, nam nie pasuje, majówa, inne sprawy. Ja wam powiem w ogóle, ja w majówkę mam urodziny. 3 maja, Jaskier BB. Oho. Staruchem się staje, jeszcze większym niż jest. 22 lata będzie miał. Stream jakiś urodzinowy się trzeba zrobić. Coś pokminię, jakiś content trzeba ogarnąć. W ogóle muszę ogarnąć content na tym kanale, żeby jakieś sensowne nagrody były za punkty kanału. Nie wiem. Jaskier mówiący skrót od Uniwersytetu Warszawskiego, czy coś? To jest wszystko do pomyślenia. Dobra! Lecimy stąd! Co tu będziemy siedzieć dalej? Tylko wezmę i poprawię wynik, żeby nie było. Żeby wynik nie było, tak naprawdę był dobry, tylko w złą stronę, nie? Tam. Też był w dobrą stronę, w sensie dwójka była po tej samej stronie, co jest teraz. Tylko po prostu drużyny były na odwrót. Tak. Dobra! Nagrody za punkty, gdy wywaliłeś 6K na reklamy, fajnie. Benek. GG, Benek, łączymy się w bólu. Benek. Jest sposób, jak bardzo szybko nabijać punkty kanału. Wystarczy zasubskrybować ten kanał. Wtedy tak. Giga szybko się wbija. Politechnika Warszawska, jeśli by taka grała, mówiłbym zawsze PW. PW, 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 PW. Nie ma problemu. PW, PW, PW. Ile jeszcze chcesz razy? PW, PW, PW. Natomiast Benek, no mogę się z tobą połączyć w bólu. Wierzę, że wbijesz punkty. A Fiki potwierdza, że działa. Subskrypcja daje więcej punktów kanału. Nie można ufać. On potwierdza, nie można mu ufać. Dobra, lecimy. Muszę się iść poucryć. A Uniwersytet Warszawski, Priska? UW. Dla ciebie, masz. UW. GG. UW. No właśnie powiedziałem, Benek. Dajcie spokój. Idziemy spać. Nie wiem. Wy pewnie idziecie grać solo queue. Co mogą gracze LOLa robić o 23 w niedzielę? Już ci mówię. Skrzynia jest w lobby. No właśnie. A właśnie, ja zobaczę, jak skrzynia wygląda. Nie mogę się tego doczekać. Olek. Dwie sprawy. VOD jest zawsze przez 14 dni na Twitchu. A gdzieś w tych 14 dniach pojawia się zawsze na YouTubie. Także nie ma najmniejszego problemu. Będziesz mógł posłuchać, co mówimy. Aczkolwiek tu głównie ja mówiłem, JJ był bardzo nieśmiały, JJ wstydził. Tak, no i gierki ogólnie były even, no. Obydwa, tak naprawdę, obydwie gry były do wygrania z waszej strony, nie? Tam były takie bardziej mikrobłędy, które spowodowały to, że przegraliście. Albo nawet timingi, można by rzec, w pewnych momentach. Pewnie, jakieś. Także... Skrzynia, ale posiadasz telefon? Jak posiadasz telefon, to droidcam, czy jak się ta aplikacja nazywa i z telefonu będziesz miał kamerkę na kompie? Dobra, lecimy, bo późno jest, ja się uczyć muszę. Trzymajcie się cieplutko. Dzięki, że wpadliście. Dobrego wieczorku, dobrej nocy. Dobrego soloku, wyciszyłem się w trakcie mówienia zdania losowo. No i co? I do usłyszenia, do zobaczenia w ćwierćfinałach. Jakiś content na YouTube'a wleci, jakiś Twitter też będzie się działo, także obserwujcie i w ogóle. Ten stream urodzinowy będzie, kiedy to nie wiem, ale będzie jakoś w okolicach urodzin. Do następnego, cześć.